Dzień dobry, witam serdecznie w 41. odcinku Comics Weekly 2, podcastu, z którego dowiecie się, co aktualnie słychać w komiksowych uniwersach Marvela i DC. Ze mną niestety w tym tygodniu nie ma Adama, bo nam tutaj zachorował i się kiepsko czuje. Wobec tego napiszcie mu coś miłego, nie wiem, na Twitterze, albo na Asku, albo na Facebooku, gdziekolwiek. Ale jest ze mną Oskar Rogowski, komiksomaniak. Cześć wam. No i zaczniemy może od pewnego przedłużenia tematu z poprzedniego tygodnia, bo mówiliśmy tydzień temu o tym, co się dzieje w Fox, że tam szefostwo postanowiło, że spróbuję zrobić coś z tymi swoimi organizacjami, które trochę utknęły w martwym punkcie. No i dostaliśmy bardzo ciekawą informację w tym tygodniu, mianowicie dotyczącą kulis jakby powstawania Deadpoola. Otóż okazało się, że twórcy scenariusze do Deadpoola potrzebowali zmienić... Znaczy nie, im się bardzo spodobał pseudonim Negasonic Teenage Warhead i stwierdzili, że wykorzystają tę postać, ale mieli kompletnie w dupie, jakie ona ma moce i skąd ona się wzięła i jak wygląda. Uznali, że po prostu użyją tego pseudonimu, dorobią jej coś innego, dorobią jej takie moce, żeby jej pasowały do scenariusza. No i tak chcieli zrobić, ale potrzebowali do tego zgody Marvela. Co mnie właśnie mnie trochę zdziwiło, bo szczerze mówiąc nie pierwszy raz już tak jest, że w filmach Fox postać się mocno różni od komiksowego odpowiednika. Czyżby za każdym razem potrzebowali zgody Marvela i Marvel za każdym razem się zgadzał na tego Baracka Poola czy coś? Wydaje mi się, że tak. Wiesz, ja jakiś czas temu grałem w grę, która nazywa się Marvel Heroes Online, gdzie możesz grać bohaterami Marvela i za każdym razem, kiedy twórcy robią daną postać, muszą, wyraźnie zaznaczają, że to leci do Marvela. Marvel musi zatwierdzić każdą możliwą, nie wiem, animację, którą ta postać wykonuje i dopiero to wraca do nich. Więc nie mogą zrobić nagle Wolverina, który zacznie ziać ogniem, czy coś takiego. Więc Marvel najwidoczniej, mimo tego, że sprzedaje, czy w tym wypadku wypożycza prawa do swoich postaci, to cały czas sprawuje nad tym władzę. I wydaje mi się, że w momencie, kiedy wychodzi na przykład Wolverine Geneza i był ten cudowny Deadpool, Marvel Studio wtedy jako takie nie istniało i wydaje mi się, że podchodzili do tego dosyć mocno po macoszemu, bo te prawa i tak nie należały do nich i tak nie... Nawet jeżeli by do nich kiedyś wróciły, to co z tego? A teraz jesteśmy w zupełnie innym punkcie i teraz Marvel sam musi dbać też o takie rzeczy. Więc jeżeli chce i ma być coś zmienione, no to oni muszą liczyć się z tym, że kto wie, czy za 7, 8, 10, 15 lat Negasonic Teenage Warhead nie wróci pod ich skrzydła na przykład. No tak, tak. Zresztą to ma sens, bo widać jednak, że te filmy Fox są teraz bliższe komiksom, jeśli chodzi o zerowanie postaci, tak. Nie? Dzisiaj już raczej nie dostalibyśmy Psylocke, która się stapia ze ścianą, jak w Last Stand, czy Kida Omegi z kolcami, albo właśnie wspomnianego tutaj Deadpoola z X-Men Origins. Także no faktycznie, widać, że o to dbają bardziej. No w każdym razie Marvel musiał to zatwierdzić, no więc Fox udał się tutaj do, tak metaforycznie oczywiście, udał się do Marvela, a tymczasem Marvel miał swój mały problem, z którym się podzielił James Gunn niedawno, w związku z tym, że Guardians of the Galaxy Volume 2 miał być mocno oparty na postaci Ego, czy Ego, nie wiem, to chyba z łaciny bardziej to Ego chyba powinno się ego, mówić, tak. Nie mam pojęcia, niech ktoś poprawi, będę mówił Ego, tak chyba jest, chyba będzie najbezpieczniej. Ego jest poprawny. W każdym razie no to jest żywa planeta i tak dalej, mówiliśmy o tym pewnie przy okazji trailera, albo pisaliśmy w każdym razie. Rzecz w tym, że okazało się, że Marvel nie ma praw do Ego, bo prawa do Ego ma właśnie Fox. No więc ładnie się w sumie złożyło. Ale to jest też ciekawostka, bo tu widać małą wpadkę Marvela, bo z tego co ja rozumiem, ja tak interpretuję słowa Jamesa Gunna, że ktoś tego nie dopilnował i oni mieli już gotowy scenariusz, bo James Gunn nie zdawał sobie sprawy, u kogo jest Ego, nie sprawdził tego, po prostu Ego pojawiło się bodajże pierwszym razem u Hulka, tak. Dobrze mówię? Tak, tak, pojawił się, nie, u Thora. U Thora, no to w każdym razie uznał, że skoro pojawił się u Thora, no to Thor jest w MCU, no to jego jest w MCU. I oni, jak dobrze znowu mówię, rozumiem, mogę się mylić, mieli już gotowy scenariusz i nie mieli absolutnie żadnego backupu. Tak jak na przykład w pierwszy Guardians pojawił się bug w jakiejś tam wersji scenariusza, potem go wycięli. Często jest tak, że jest jakaś postać i jest jakiś backup, ewentualnie inna postać za nią. Ale Ego jest tak, z tego wszystkiego wynika, w tak centralnym punkcie całego scenariusza, jest tak centralną osobą w Guardians of the Galaxy 2, czy tam planetą, że nie mogli go w żaden sposób wymienić. No to trzeba by cały scenariusz kompletnie od nowa pisać. No tak. Więc to jest ciekawa wpadka z ich strony, że tego nie dopilnowali. No i to też nie jest tak, że James Gunn napisał sobie cały scenariusz w wersji ostatecznej i zaniósł dopiero do tutaj siedziby Marvela i ktoś stwierdził, że hej, nie mamy praw. No bo musiał im dawać jakieś drafty wcześniej, tak, i konsultować. Tak, więc to jest wpadka Marvela duża z ich strony. No właśnie, więc ktoś tego nie dopilnował. Ewentualnie, nie wiem, no, znaczy, nawet jeśli powiedzmy to nie było jasne i trwały jakieś rozmowy czy konsultacje dopiero na ten temat, no to
no nie wypadało wcześniej pisać scenariusza, no bo gdyby się okazało, że jednak tutaj nie doszliby tak. do porozumienia, to nie wiem, to by musieli faktycznie na biegu zmieniać ten scenariusz. Przecież tak samo mówili o wielu, wielu rasach, jak na przykład Skrule, które chcieli wprowadzić, a potem powstali ci Chitauri do filmu i tak dalej. No to oni mają zwykle plany awaryjne i wiedzą o takich rzeczach i James Gunn nawet w wywiadach mówi, że okej, tych nie mamy, tutaj stworzył, tak jak chciał, bo wiem, Ronan miał współpracować z Badunami, ale nie mógł i dlatego wyśli ci Sekarians, ci tacy dziwni. No właśnie, bo no to, tak to się robi, masz w razie czego, okej, chcę Badunów, ale potem się dowiadujemy, w razie czego mamy plan awaryjny, a tutaj nikt tego nie zabezpieczył. Więc naprawdę mieli w cudzysłowie farta, że to tak wyszło, a nie inaczej, że Fox czegoś od nich potrzebował. No ale w końcu się, znaczy złożyło się na tyle szczęśliwie, że obie wytwórnie tutaj czegoś potrzebowały, no i się tutaj wymieniły przysługami, można tak powiedzieć. I ja nagrywałem materiał na ten temat, taki krótki, w związku z tym chciałbym tutaj powtórzyć te dwie takie wnioski, które ja z tego wyniosłem i żebyś, jeśli mógłbyś się do tego ustosunkować, co ty uważasz? No po pierwsze to moim zdaniem oznacza, że jeśli Fox tak bez problemu w sumie się pozbywa tego ego. No to znaczy, że w sumie myślę, że odpuszczają sobie już oficjalnie tę część kosmiczną, no bo to może nie była jakaś bardzo ważna postać, ale na pewno taka, no znacząca, nie? Taka dosyć charakterystyczna. Ikoniczna w jakiś sposób. No pewnie, gdyby on się pojawił w jakimś filmie, to na pewno by zrobił wrażenie tak. i by jakby został w pamięci ludzi. Ale nie mieli żadnego problemu z oddaniem ego. No a z drugiej strony, no jeśli te firmy tak bezproblemowo się dogadują i mamy już ten, powiedzmy, precedens tutaj taki oficjalny i jakby ogłoszony i tak dalej, no to kto wie, czy to nie będzie furtka do takich kolejnych przejść. Nawet jeśli nie dostaniemy oficjalnego połączenia, to być może Marvel będzie tutaj szedł i się dogadywał po prostu w przypadku innych postaci, których by chcieli używać w swoim scenariuszu, wiesz, tych wszystkich właśnie związanych z Fantastyczną Czwórką przede wszystkim. Tak, a może, jak pewna inna plotka donosi, już jakieś były zakulisowe, prawda? Porozumienia, o których jeszcze nie wiemy. Dotyczące już Infinity War, prawda? Jakby nie patrzeć, od czasu Deadpoola trochę minęło i dopiero teraz się o tym dowiadujemy, więc no. Kto wie, czy nie pojawiły się też inne rzeczy. Natomiast tak, to jest na pewno interesujące, że jest już jakaś pomiędzy nimi nić porozumienia i zanim przejdziemy do jeszcze kolejnej, powiedzmy, plotki, to widać, że ocieplają się te stosunki, tak jak mówiliśmy, między Foxem, pewnie jeszcze porozmawiamy dzisiaj o dywizji telewizyjno-filmowej. Ewidentnie Marvel, bez względu na to, w czyich jest rękach, mówię o postaciach, zaczyna coraz bardziej przypominać jakąś fajną kolaborację. Tu Sony, tu tak dalej. I jak na to jest to tyle dobre, popatrzysz na to 5-6 lat temu, to miałeś wrażenie, że tam armaty ustawiają, po prostu prawnicy przeglądają każdy scenariusz, tutaj wiesz, prawnicy Foxa patrzą, o tu powiedział mutant, i wiesz, i już jakiś pozew czy coś takiego, to jest kompletna zmiana z całej tej scenerii. I z punktu widzenia fanów mamy się z czego cieszyć. Tak, tylko że prawda jest taka, że nie doszłoby, myślę, do tego, gdyby nie to, że w zasadzie z tych wytwórni tylko Marvel sobie naprawdę dobrze radzi z tymi filmami. No bo o tym, że Fox ma problemy ze swoimi ekranizacjami, nawet nie tyle problemy z ekranizacjami obecnymi, czy tymi, które mieliśmy wcześniej, ale ma kiepskie perspektywy, powiedzmy, na kolejne ruchy. No a Sony, no to oczywiście miała problemy finansowe. No to jest główny powód dlaczego te wytwórnie się wreszcie dogadują, nie? No z konieczności po prostu i zdrowego rozsądku, a nie jakby dobrej woli, co jest w sumie oczywiste, ale no też... No i tutaj możemy wspomnieć o tej plotce. No właśnie. Mianowicie pojawiło się... No inaczej. Bracia Russo podczas kręcenia Infinity War, które kręcili w najróżniejszych lokacjach, umieszczali, jak dobrze pamiętam, to były zdjęcia na Twitter rzucane? Tak. Więc umieszczali na Twitterze najróżniejsze zdjęcia ze swoich setów. Nie pokazywali żadnych szczegółów, ale na przykład, o teraz kręcimy w takim kraju i tutaj jest tak malowniczo, czy coś w tym rodzaju. To były po prostu zdjęcia lokacji, bez żadnych scenografii jeszcze ustawionych zwykle. I pojawiła się ciekawa informacja, kiedy wysłali takie zdjęcie w jakiegoś rodzaju zamku. Ludzie zaczęli spekulować, że to jest może Latveria, przecież która jest, oczywiście, znaczy zamek Duma w Latverii, czyli cały czas property, intelektualna własność, którą ma w tej chwili cały czas Fox. I oczywiście nie byłoby z tego nic wielkiego, można se spekulować, a może taki skrzydła Asgardu, czy zamek XYZ i nie byłoby w tym kompletnie żadnej informacji, gdyby nie to, że po nawale informacji o tym, że może to Latveria, a może Latveria, to zdjęcie nagle zostało usunięte.
I są dwie opcje. Albo faktycznie naprawdę poszedł jakiś deal i to jest Latveria i to jest naprawdę Zamek Duma i bracia Russo musieli to usunąć. Albo stwierdzili, że się pobawią z publiką i usunęli to, żeby stworzyć tajemnicę, której nie ma. No, nie wiem, jak ty myślisz. Może. Znaczy, nie wiem, wydaje mi się, że takie wpadki się jednak zdarzają rzadko, że ktoś rzuca na Twittera coś i nagle, o nie, pomyliło nam się, nie powinniśmy tego rzucać. Ja jestem, nie wiem, może to teorie spiskowe i tak dalej, ale mi się zawsze wydaje, że takie rzeczy są ustawione po to, żeby właśnie wywołać ten buzz i hype w internecie. I tak jest też w tym przypadku, chociaż, nie wiem, no, to jest trochę tak jak z tym przejściem w ogóle Fox, połączeniem jakby tej własności Foxa i Marvela. Dla mnie to jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe i nie chcę mi się w to wierzyć, nie chcę się rozczarować po prostu, że to jednak nie, że to tylko jakiś zamek w Asgardzie. No jarałbym się bardzo. No, gdyby się okazało, że Doktor Doom trafi do MCU, no to no nie wiem, no to by było coś. No ale właśnie, z drugiej strony po co by to rzucali i po co by to usuwali? Po co to usuwali, o to mi chodzi. Gdyby to zdjęcie pozostało ze spekulacjami... Może to jest jakaś lokacja, która ma być niespodzianką, ale niekoniecznie Latveria, nie? Może to jest związane jakoś, nie wiem, z czymś istotnym w filmie i dlatego woleli się tego pozbyć. Albo nie wiem... Może wrzucą to za jakiś czas dopiero, nie mam pojęcia. Według mnie, gdyby to zostawili, to nie byłoby z tego wielkiej afery. Nie, ludzie by gdzieś tam spekulowali, ale nikt by tego nie brał na poważnie. Natomiast to zniknięcie tego zdjęcia było wyjątkowo tutaj. To jest historia, a nie, że ono jest. Bo to jest jakiś zamek. No, zobaczymy, w każdym razie jest to interesujące, że to zdjęcie zniknęło. Czekamy oczywiście na dalsze tutaj ruchy współpracy Foxa i Marvela, no bo nieraz oznaczaliśmy, że jednak to jest to coś, na co najbardziej czekamy, no bo Fox ma kurczę prawa do tylu postaci, że aż szkoda, że się marnują. To jest najgorsze, że one się marnują, nie? Tak, dokładnie. Jest to świetne postacie i nie mówimy tu o mutantach, którzy są gdzieś przy Foxie, wiadomo, bo tutaj, czy się marnują, czy nie, no to kwestia, w każdym razie jest szansa, że zostaną gdzieś wykorzystane. Natomiast całe wszystko przy Fantastycznej Czwórce, czyli Kang, Anihilus, Galactus, Silver Surfer, to po prostu tak leży odłogiem i wiesz, że tego nikt nie ruszy i to jest takie smutne. No właśnie. No i jeśli już mówimy w takim razie o własnościach intelektualnych, których nikt nie ruszy, to przez jakiś czas wydawało nam się, że taką pozostaną Inhumans. No bo to był temat, który się w naszym podcaście jakoś tak przewijał co jakiś czas, bo najpierw mieliśmy informację o tym, że ma być film, potem ten film przekładano, potem się okazało, że jednak zostaje przełożony na czas nieokreślony. Aha. Potem dostaliśmy informację, że telewizja ABC będzie mogła tutaj prezentować nam tych najważniejszych, najpopularniejszych Inhumans, co skojarzyliśmy z tym, że prawdopodobnie w Agents of S.H.I.E.L.D. pojawią się Black Bolt, Rodzina Królewska i tak dalej. A ostatecznie okazało się, że prawda jest inna, że telewizja ABC wyemituje serial Inhumans, właśnie opowiadający tutaj o tej rodzinie królewskiej, który ma nie być jakoś specjalnie powiązany z Agents of S.H.I.E.L.D., to ma być taka swoja własna historia. Niejako film po prostu został zamieniony, projekt filmowy został zamieniony na projekt serialowy, plus jeszcze dwa pierwsze odcinki mają być emitowane w IMAX-ach we wrześniu, serial pojawi się w październiku w przyszłym roku. No co ty myślisz tutaj? Cieszę się z tego, że Inhumans jednak trafią tutaj w jakiejś formie do kin i telewizji? Bardzo się cieszę, bo to są bardzo interesujące postacie, które ostatnio cieszyły się trochę złą sławą ze względu na to, że były zbyt mocno promowane, a jak ci ktoś ciśnie czymś w twarz, no tak, choćby nie wiem co, to w końcu zaczynasz się do tego zniechęcać. Natomiast sam koncept rodziny królewskiej Inhumans był rewelacyjny, ja ich zawsze uwielbiałem, tak, przy tym ostatnim nieszczęsnym zestawieniu z X-Men, no wolę X-Men, wychowałem się przy X-Men, ale nie zmienia to faktu, że Inhumans też mnie zawsze fascynowali, bardzo ich lubiłem, Black Bolt jest uważam bardzo świetnie po prostu stworzoną postacią, idea władcy, który nie może się odzywać, jest sama w sobie interesująca i na filmie był to niezwykły wymóg od aktora, żeby przyciągnął widownię, żeby nam zależało na tej postaci, a jednocześnie nigdy nie usłyszelibyśmy żadnej jego kwestii dialogowej. Zawsze uważałem to za no, dosyć ciekawy zamysł, więc absolutnie się cieszę, że to powstanie. Natomiast to u mnie rodzi całą masę pytań. Po pierwsze, czytaliśmy o tym, że część będzie się działa na Księżycu. No to już automatycznie wiemy, Attilan, miasto Inhumans będzie znajdowało się na Księżycu. Inhumans przez większość czasu żyli w izolacji. Teraz trochę sytuacja w komiksach się zmieniła. Ale nawet kiedy już mieli pierwszy kontakt z bohaterami Marvela, dalej trzymali się raczej w zamknięciu, w odosobnieniu. Więc w tym wypadku jest to sprytny pomysł, żeby odciąć, a jednocześnie nie zaprzeczać, czyli ulubiona zabawa Marvela w przypadku filmów i seriali. Umieścimy sobie ich na Księżycu i mamy wyjaśnienie, dlaczego pomimo tego, że na całej Ziemi zaczęli pojawiać się Inhumans, rodzina królewska się tym nie zainteresowała. No bo siedzieli w tej swojej bańce na Księżycu i tam ich to nie ruszało.
Nie zdziwię się, jeżeli zrobił z tego jakiś taki polityczny, taki wiesz, rodzinny, jakby to jest dramat, w którym będziesz miał walkę o władzę w rodzaju Maximus, który tam knuje, żeby obalić swojego brata, jakieś zdrady, jakieś knowania, ale można to fajnie poprowadzić. Oczywiście ciekawi mnie, jak będzie z budżetem, bo o tyle co, no Black Bolt przez większość czasu to Black Bolt, no, ale no pierwsza rzecz to oczywiście Lockjaw. Czyli wielki pies teleportujący się, to jest ciekawostka. On sam jest monstrualnych rozmiarów, więc to już samo będzie wymagało efektów specjalnych. Oczywiście włosy meduzy, które do tej pory nie wyobrażam sobie, jak zrobić, żeby nie wyglądały kiczowato na ekranie. No to jest dużo pytań, które, bo o tyle co w budżecie filmowym jakoś bym to widział, żeby to obeszli, no budżet serialowy to nie to samo. No jasne. No i jeszcze ostatnia rzecz, która mnie ciekawi. Czy mimo tego, że mogą to wprowadzić w sposób, nazwijmy to, odosobniony, czy jednak nie jest to jakieś wyjście, wyciągnięcie ręki do jakiegoś jednak lekkiego już mostu pomiędzy filmem a serialem? No bo z drugiej strony to jest jednocześnie i film, i serial w pewien sposób, no bo jednak jest to wyświetlane w kinach IMAX, te dwa pierwsze odcinki, kręcone kamerami IMAX, więc to jest taka hybryda, można powiedzieć, pomiędzy serialem a filmem. Jak Marvel opublikował tą informację, no to podchwyciły to oczywiście wszystkie inne serwisy i zaczęły pisać, potem Marvel opublikowała też trochę rozszerzenie tego. Pojawiały się kolejne informacje, między innymi właśnie o charakterze serialu, o tym, że ma mieć 8 odcinków, o tym, że właśnie nie będzie, że będzie czymś zupełnie nowym, nie będzie związany z agentami i tak dalej. A potem jakby wszystko zniknęło ze strony Marvela. Właśnie, znowu, kurczę, znowu usunęli wszystko. Jak teraz wejdziesz na Marvel.com, to tam nie ma absolutnie nic o Inhumans. Jest tylko strona poświęcona Inhumans, gdzie nic nie ma. Jest tylko samych Inhumans. Jakieś, wiesz, newsy sprzed roku. Nie ma nic, kompletnie. Nie mam pojęcia dlaczego. Może, nie wiem, może stwierdzili, że za wcześnie to ogłosili, jeszcze chcą dopracować jakby kampanię tutaj informacyjno-marketingową, nie wiem. Ale na dzień dzisiejszy te wszystkie informacje są trochę plotkami, no bo nie ma potwierdzenia ich za bardzo. Więc też tak trochę, chciałem tylko zaznaczyć, że to są jednak w jakimś tam sensie spekulacje. Tak. Bo tak. To, że to, no nawiązanie do tego, że mówisz, że to jest trochę jakby pomoc między filmami a serialami. No na pewno myślę, że budżet będzie większy, bo jeśli już pakują to do kina, to myślę, że się postarają, żeby to wyglądało jakoś sensownie. Właśnie. No i to będzie tylko 8 odcinków, nie? To nie będzie jeden długi sezon na 20 odcinków, tylko 8. I no myślę, że to trochę, myślę, że będą brać trochę jednak wzór z Netflixa, nie? Przy tym, że wydaje mi się, że to będzie taki serial z jedną konkretną fabułą. Jeden duży film po prostu, nie? Tak. Jakaś saga właśnie rodziny królewskiej, nie? Z intrygami dworskimi i no tak dalej, tak dalej. Tak to się zapowiada i w ten sposób można to zrobić trochę na uboczu. No trochę, właśnie. Ale z drugiej strony jednak, jakby nie patrzeć, wszelkie postaci, które tutaj porozstawaliśmy w serialach, czy są to Agents of S.H.I.E.L.D., to pomijając oczywiście Hive'a, ale on był zły, czy coś takiego. Ci bohaterowie do tej pory to były raczej postacie kojarzone z ulicznymi mocami, działające w cienia. Może Ghost Rider jest na przykład bardzo potężną postacią, ale jednak nie kojarzysz go z kimś, kto wtrąca się w duże intrygi świata. Nie. Jeździ sobie na uboczu, się pojawia z nienacka. Dokładnie, bez względu na to, jakby potężny nie był. Black Bolt to już jest troszeczkę inna rozmowa w tym miejscu. I decyzja na to, żeby jednak go wprowadzić w jakiejkolwiek formie, aż a teraz właśnie ciekawe w serialowej, no jest dosyć zastanawiająca. I zresztą to nie pierwszy raz, kiedy seriale pojawiły się w kinie, chyba Gra o Tron miała tam parę odcinków, chyba dwa też zlepionych w film. I wiem, że ogólnie ci, którzy się na to wybierali, byli zachwyceni, więc jak widać jest to wykonalne. Ale tutaj znowu za Grą o Tron jest ogromny budżet, więc właśnie pytanie, jak będzie z budżetem tego. Natomiast no mówię, jest cała masa pytań co do tego i tutaj muszę jedno powiedzieć. Chociaż narzekamy na filmy robione przez Warnera przy marce DC i chwalimy zwykle te od Marvela, jest jedna rzecz, którą zdecydowanie Warner przebija na łeb Marvela, czyli PR marketing ogólnie. No oni potrafią filmy, które ostatecznie wychodzą nie najlepiej, rozreklamować do takiego stopnia, że wszyscy się nimi jarają w pewnym momencie, no poza największymi sceptykami, którzy już się zrazili tyle razy. Nie znam takich. Kiedy w przypadku Marvela, no właśnie mówimy o ich trzecim, na dobrą sprawę, w jednym podcaście mamy ich trzecie dziwne zachowanie, ogłaszamy, albo nie, jeszcze nie, albo ej, mamy scenariusz, ale czekaj, kurde, zapomnieliśmy sprawdzić, czy mamy postacie.
No, dziwnie to wygląda trochę. No dziwnie właśnie, te usuwanie newsów i tak dalej, no niezbyt profesjonalne. No to no nic, trzeba czekać na kolejne informacje, nie? Myślę, że też dużo nam powie na przykład obsada, nie? Czy jakie bardzo, to bardzo, właśnie. To jest bardzo istotne. Jeśli to będą aktorzy na poziomie właśnie produkcji Netflix, to myślę, że będzie dobrze, bo to już będzie świadczyć o tym, że jednak jakieś pieniądze sensowne w to idą. A może połaszą się dalej, tak jak robi to HBO i teraz, nie wiem, ma Antoniego Hopkinsa, czy... Wiadomo, Hopkins jest jako Odyn oczywiście, ale mówię, że aktorzy tego... Nie aktorzy, aktor. Wystarczyłby aktor grający Black Bolta tego kalibru. Tak, ktoś naprawdę filmowy i to będzie wtedy... Myślę, że nawet powinni to zrobić. Jeżeli mają naprawdę dużo kasy, to powinni zatrudnić tą jedyną osobę, Black Bolta, bo no, jednak to musi być aktor, który, jak wspominam, będzie w stanie grać bez słów. Więc to musi być ktoś, kto jest naprawdę mocny i kto naprawdę przyciągnie do serialu, czy... Samą twarzą, dosłownie. Tak, znaną twarzą, bo twarz jego będzie głównym elementem, a nie jego głos. Także no, myślę, że nawet powinni zainwestować chociaż w tego jednego Black Bolta. To jest jednak ABC, nie? To nie jest jakaś tam mała kablówka czy coś. To też prawda. Zresztą widać różnicę nawet w efektach specjalnych Agents of S.H.I.E.L.D., które może nie są na poziomie filmowym, ale jednak jeżeli zestawisz to z efektami CW, Flashy, Arrowów i tak dalej, to jest niebo a ziemia. No, mówimy o Agents of S.H.I.E.L.D., które tam jakoś oglądalnością powiedzmy nie mają jakiejś wielkiej oglądalności, tak. Więc myślę, że też sama telewizja też nie inwestuje jakiejś wielkiej kasy w ten serial. A tutaj myślę, że będą liczyć na to jednak, że to się nieźle zwróci. W takim razie tyle chyba, jeśli chodzi o to. Będziemy, tak jak mówię, zobaczyć, co tam dalej z tymi projektami. Naprawdę ciekawe newsy właśnie z takiej tutaj natury telewizyjnej. Bardzo niespodziewane, trzeba przyznać. Niespodziewane, bo to nagle zupełnie wyskoczyło. Tak. I to jest jeszcze jedna rzecz, tylko powiem, że może przydać się to w dalszym rozwoju marki Inhumans. Jeżeli teraz wracamy trochę do X-Men przy Resurrection i Inhumans może znowu wrócą do podstaw, do tego rdzenia, czym oni są. No tak, czyli są jednak tą rodziną królewską, a wszyscy poddani wokół nich to są jakby dodatkowe historie, ale jakby to jest ta zasadnicza różnica między X-Men, którą Marvel Now, o którym pewnie sobie jeszcze chwilę pogadamy, trochę próbował zatrzeć na niekorzyść Inhumans, bo trochę zatracili ich tą charakterystykę Inhumans. W momencie, w którym spróbowali ich bardziej rozrzedzić właśnie na styl X-Men, ale to X-Men są tymi zwykłymi ludźmi, którzy mają moce, a Inhumans to jest kraj. To jest niezależna jakaś społeczność, która jest odcięta od świata, jeżeli nie fizycznie, to chociaż prawami swoimi czy czymś takim. I to jest jednak dużo ciekawsze i szkoda byłoby tego nie podkreślać. I liczę na to, że w komiksach dzięki serialowi też do tego wrócą, bo to będzie ciekawsze. No właśnie, no myślę, że prędzej już później na pewno do tego wrócą, no bo jeśli będziemy mieli serial o klasycznej rodzinie królewskiej, to komiksy nie będą chciały być z tyłu. Tym bardziej, że no jednak to są te twarze, które przyciągają fanów jednak. Pewnie. Myślę, że fani lubią tych młodych Inhumans, ale jednak czytają komiksy głównie dla tych klasycznych. Nie? Nie obraziłbym się, że ci młodzi kiedyś by się tam pojawili, ale jednak trzeba zacząć od Black Bolta, Meduzy, Karnaka i tak dalej. No to jest rdzenie jakby tego całego świata. No dobra, to w takim razie przejdźmy sobie, tak jak tutaj wspomniałeś, do Marvel Now. No bo tak, to jest temat, o którym w sumie od dawna chciałem powiedzieć, ale jakoś nie było okazji. Marvel Now, czyli ta linia wydawnicza Marvela, która w zasadzie, którą teraz polscy czytelnicy poznają dzięki Egmontowi. No i była to inicjatywa, która postanowiła, że trochę pozmienia rzeczy w uniwersum Marvela, trochę je skonsoliduje i no, była czymś w rodzaju bardzo, bardzo miękkiego restartu. To znaczy historie się zazwyczaj zaczynały od jakiegoś nowego wątku, jakichś nowych historii, tak żeby nowi czytelnicy mogli to czytać. No a mówiliśmy, myślę, że nie raz, nie dwa o Marvel Now, natomiast pojawiło się takie dosyć ciekawe zestawienie na Comic Book Resources. Swoją drogą, często dostaję pytania, pewnie ty też, skąd biorę newsy, albo skąd, nie wiem, dowiaduję się o rzeczach związanych z komiksami i tak dalej. No ja zazwyczaj to biorę właśnie z Comic Book Resources, ja podobnie. Bo się przyzwyczaiłem już i tutaj tak wszystko jest w zasadzie, także jest tego dużo, czasami trudno to ogarnąć, trzeba filtrować to, co jest nieciekawe, ale jest mniej więcej wszystko. No i jednym z tych właśnie, oni często publikują, zresztą mają bardzo fajne takie artykuły o klasycznych komiksach, jakieś rzeczy w ogóle wyciągane tam z annałów historii, a czasami mają właśnie dosyć ciekawe zestawienia. No i jednym z nich właśnie było Marvel Now 15 Things It Got Right The First Time.
No bo w momencie, kiedy Marvel Now wyszło, to faktycznie no, wprowadziło parę nowych rzeczy, jakby nadało tor, powiedzmy, rozwojowi tutaj uniwersum Marvela na długie lata. W zasadzie do dzisiaj widzimy pewne zmiany, parę rzeczy odwrócono, ale wiele rzeczy zostało. No jest tych 15 punktów, więc przejdziemy przez nie sobie, przez niektóre bardziej ekspresowo, przez niektóre trochę, powiedzmy, zostaniemy przy nich dłużej, bo tak jak mówiłem, rzecz w tym, że zawsze chciałem o tym pogadać, a tutaj mamy dobre ramy, jakby żeby wiele aspektów tutaj Marvel Now krótko omówić. Więc zacznijmy może w takim razie po kolei, tak jak idzie w tym artykule. Jako 15 pozycję im podają tutaj, że dużą zaletą było Dueling Titles, czyli w momencie, kiedy mieliśmy takie podwójne tytuły, które jakoś tam się ze sobą łączyły. No mieliśmy właśnie Fantastyczną Czwórkę i Future Foundation na przykład, które były tam dosyć w sumie lekko powiązane. Tak, ale dużo bliżej mają teraz szczególnie czytelnicy w Polsce, bo w Polsce też są te dwa tytuły, czyli All New X-Men i Uncanny X-Men. No właśnie, do tego chciałem dojść, że właśnie mamy All New X-Men i Uncanny X-Men, no i mamy jeszcze drugą podwójną parę, no podwójną parę. Drugą parę tytułów, czyli Avengers i New Avengers. I muszę powiedzieć, że o ile to jest troszkę kłopotliwe dla nowych czytelników, no bo jak ktoś dzisiaj pyta, hej, czy warto czytać na przykład New Avengers? Ja mówię, no warto, tylko że w którymś momencie to się łączy bardzo bezpośrednio z Avengers, albo odwrotnie, jeśli ktoś pyta Avengers, to mówię o New Avengers. No i musisz tak czy siak czytać obie serie, żeby coś z tego wyciągnąć. Zresztą teraz jest event w Polsce, nawet trafił ten event Nieskończoność, Infinity. Później będzie na przykład Time Runs Original Out. Original Sin. No właśnie, Original Sin wcześniej, potem Time Runs Out, a potem jeszcze Secret Wars. Jeszcze gdzieś po drodze Axis, które też to... No, znaczy Axis zbierało trochę inne serie. Ale... Generalnie to są tytuły niby o dwóch różnych ekipach, ale trzeba je czytać jakby łącznie. I w przypadku X-Men może aż tak nie ma, bo ja pamiętam, że ja na przykład czytałem tylko Uncanny, nie, tylko All New X-Men na początku i wcale mi to nie przeszkadzało tak, do któregoś momentu. Ale potem jak zacząłem czytać też Uncanny X-Men, to bardzo mi się, jeszcze bardziej mi się to podobało, bo w tej serii, przynajmniej na samym początku, było tak, że pewne sceny były na przykład pokazane z dwóch perspektyw. Dosłownie była na przykład ten moment, kiedy Cyclops tam wraca do szkoły Jean Grey i próbuje, no i oferuje po prostu miejsce w swojej szkole. No i w All New X-Men widzimy to z perspektywy właśnie Wolverina i Storm i całej reszty, a w Uncanny X-Men widzimy to z perspektywy tutaj tych towarzyszy Cyclopsa, więc to było ciekawe. No i fajnie widzieć w ogóle rzeczy, które jakby dwie różne drużyny widzą w zupełnie innej perspektywy. Te same jakby wydarzenia, te same działania i to było dużym plusem. Aczkolwiek no, to jest na pewno jakiś tam problem dla nowych czytelników, żeby czytać jedną serię, to muszą od razu dorzucić do tego jeszcze jedną. Ale no, daje to sporo satysfakcji, kiedy wychodzi dobrze, nie? Analogicznie przecież te serie też się spotkały chociażby w Bitwie Atomu. To też był moment, w którym nagle kupowało się jeden tom, a w nim się miało jakby obie te perspektywy w jednym tomie. To wcześniej można było jakby cały czas przez to przechodzić. To oczywiście miało swoje wady, kiedy szczególnie tutaj piszący Bendis, właśnie przy X-Men, który jak trochę czasami zaczynał się nudzić z jedną stroną, to widać, że jedna część była po macoszemu, druga już... I te serie, od razu mogę powiedzieć, później się mocno rozstają. Na początku czujesz faktycznie to powiązanie, to przeskakiwanie. Nie tyle co Jonathan Hickman, który pisał Avengers i New Avengers, dotrwał z tym do samego końca, do Secret Wars. Zaciśnił bardziej jeszcze tak, pod koniec. Tak, te serie pod koniec to właściwie są... To tak naprawdę jest jedna seria tak, później, która przeskakuje. Przy Time Runs Out się czyta to w ogóle na przemian, nie? Jak jedną serię. Tak, więc... tam już to nie są różne perspektywy, tylko ciąg wydarzeń z serii, zeszytu na zeszyt. O tyle w X-Men jest dokładnie odwrotnie i te serie później znalazły się po prostu w zupełnie innych miejscach. I tutaj już, czy lepiej, czy gorzej, to można oceniać, ale no mówię, to ma swoje zalety i ma swoje wady. Kwestia tego, na jak duży ma plan sam autor, jak duży ma plan redakcja i jak bardzo na to reagują, bo ewidentnie Jonathan Hickman miał plan od początku do końca. No, Jonathan Hickman ma zawsze plan od początku do końca. W zasadzie z Hickmanem jest o tyle fajnie, że w zasadzie można czytać wszystko, co pisał dla Marvela, przynajmniej te jego większe sagi w Fantastycznej Czwórce, czy ten jego segment, który pisał w Ultimates. I to wszystko się tak pięknie łączy w Secret Wars, że to jest niesamowite. No, to jest taka jedna gigantyczna saga. I to naprawdę można docenić, kiedy się przeczyta całość. Chociaż w pojedynczych można się trochę pogubić czasami, jak otwierzysz jeden komiks, nie wiesz o co chodzi, ale to się zawsze łączy. Tak, ale na koniec jak już wyjdziesz z piwnicy i orientujesz się, że masz to wszystko za sobą, to daje dużo satysfakcji. Kolejny punkt, który oni tutaj podają, to jest... A właśnie, jeszcze jedna rzecz. Czy mamy takie tytuły teraz aktualnie? Jest niby dwóch Iron Manów, ale to tak średnio się łączą ze sobą.
Poza pewnie będą jakieś okazjonalne crossovery, ale... Myślę, ale... że Champions i Avengers Wade'a będą się prawdopodobnie w jakimś stopniu zazębiać. Nawet chyba teasowali, że będzie Versus na łamach Avengers. Będzie w na pewno, momencie. Nie? Myślę, że na pewno będzie. Najłatwiej chyba po autorze właśnie szukać po prostu tego. Czy jeszcze coś takiego jest? No i X-Men się to jakoś niby tam serie łączą X-Men, ze sobą. Ale to nie powiedziałbym, że jest jakoś wyjątkowo łączące się. Od czasu do czasu widzimy przeplatanie się Spider rodziny, na przykład niedługo będą przeskakiwać między sobą komiksy Milesa i Gwen. Ogólnie w Spider rodzinie, bo takich nazywam Silk, Spider-Man, w sensie Peter Parker i tak dalej, ale to też nie jest do tego stopnia, to po prostu bardziej w stylu DC Bat rodziny, kiedy wiesz, że te postacie trzymają się dosyć blisko siebie i ich odwiedzanie się nawzajem stosunkowo często jest normalne, ale to nie jest jednak to samo, co w przypadku Hickmana, czy początku Bendisa, w przypadku X-Men, gdzie te serie faktycznie szły ramię w ramię. Tak jest, wiesz z czym? Uncanny Avengers i Deadpool. Te serie idą, może jedna jest indywidualnie o Deadpoolu, a druga jest o drużynie, w której jest Deadpool, ale to, że na przykład on trzyma się z Rogue, to, że jego ten teatr jest zniszczony, to tak dosyć o blisko siebie idzie, jakby czujesz to. Przypomniałem sobie, są dwie takie serie, które są bardzo mocno związane, to są dwa Kapitana Ameryka. Oczywiście. Bo jak czyta się sama teraz aktualnie, no to mamy tam wydarzenia dotyczące serii Steve'a, także one są mocno ze sobą związane. To trochę jakby czytać jedną serię o dwóch kapitanach w tym momencie. No a tak to mówię, wydaje mi się, że niby był ten Deadpool i Mercs for Money, ale to nie było aż tak blisko tego. Więc wydaje mi się, że poza Kapitanem to najbliżej powiedziałbym, że jest właśnie Deadpool i Uncanny Avengers, gdzie podobne problemy, tylko tutaj skupione na drużynie, ale widzimy te problemy u Deadpoola i jak chcemy wejść do jego głowy, to nie zawsze jest bezpieczne, ale powiedzmy zobaczyć trochę te same wydarzenia, może nie one, ale jakby ich konsekwencje, czyli to, że na przykład zniszczono ich bazę, to, że go wykopano z drużyny, to możemy jakby o tym więcej czytać w samym Deadpoolu już, więc tutaj jest to zbliżenie. Poza tym te serie są troszeczkę już luźniejsze. Kolejna rzecz, którą mi tutaj podają, i z tym się właśnie zgadzam bardzo, bo to mnie mocno przyciągnęło. Zapomnieliśmy o jednym, jeszcze wrócę. Spider-Man Milesa, Miss Marvel i Nova, te serie w pewnym momencie szły bardzo blisko siebie. Nawet się wręcz zazębiały i u jednej osoby można było widzieć team-up z pozostałymi, potem przejście do kolejnych i do kolejnych. Ta trójka trzymała się w pewnym momencie bardzo blisko, teraz już trochę mniej. Mniej, chociaż teraz mają swój tytuł tylko dla siebie, nie? Tak, no wiadomo. Kolejna rzecz, którą tutaj podaję, z którą się bardzo zgadzam, bo w sumie to mnie przyciągnęło do komiksów, bo ja tak jakby takie regularne czytanie zacząłem właśnie od Marvel Now, to jest, tak jak oni tu ujęli, diversity of genre, czyli zróżnicowanie gatunków. No i z tym się zdecydowanie zgadzam, to mi bardzo odpowiadało właśnie w czytaniu komiksów z Marvel Now, że mogłem z jednej strony czytać sobie komiks, który jest takim hardcore superhero jak Avengers chociażby, z drugiej strony mieć komediowego Deadpoola, z innej strony mieć na przykład, nie wiem, Daredevila Wade'a, który był też specyficzną serią, taką trzymającą się na uboczu. W zasadzie wiele tytułów się bardzo od siebie różniło tonalnie i klimatem i tak dalej. Nie miałem poczucia, że czytam praktycznie to samo, nie? Co często się w sumie komiksom superbohaterskim zarzuca. New 52 na przykład miało ten problem spory. I myślę, że to jest główny mój zarzut do Rebirth aktualnie, że jest trochę za dużo typowego superhero, ale to myślę, że wrócimy do tego, jak kiedyś będziemy jeszcze omawiać Rebirth z perspektywy. No ale w każdym razie, czym innym jest na przykład Young Avengers Kierona Gillena, które się czyta jak Comics Image w ogóle, a czym innym jest na przykład, nie wiem, Secret Avengers, nie? Moon Knight. Ten szpiegowsko-komediowy. To już jest... Moon Knight, który wyszedł zupełnie co innego. Właśnie w Only All Different Marvel Now to już w ogóle poszło kompletnie. Ale i ten z Marvel Now, Moon Knight był ten z Marvel Now, Silver Surfer i z Marvel, All New Different Marvel Now, tak, to mówisz o tym, to był kompletnie... Natomiast ja chcę powiedzieć, że to nie jest coś nowego, to znaczy... Jak się cofniemy, to oczywiście w historii Marvela znajdziemy całą masę tego typu komiksów, czy jak była linia Max, czy coś takiego. Tylko, że w Marvel Now, czy szczególnie All New Different Marvel Now, czy tam All New Marvel Now, o tak to nazwało, to był pierwszy moment w historii Marvela, kiedy te serie były bardzo równoczesne, bardzo równolegle wychodzące. Można było sobie w każdym, może nie tygodniu, ale obecnym zestawieniu znaleźć kilka zeszytów z najróżniejszych gatunków, kiedy wcześniej
kiedy pojawiał się taki inny, właśnie trochę odróżniający się od tego typowo superbohaterskiego klimatu komiks, to on był raczej sam, jak gdzieś tam szła jego seria, ona się kończyła i może za jakiś czas otwierano kolejny taki. A tutaj był ten moment, kiedy nagle naprawdę na to postawiono, żeby te komiksy były równoległe i to było takie bardzo wyjątkowe w Marvel Now. No właśnie, to jeszcze za każdym razem będziemy podawać jakiś punkt, to będziemy się zastanawiać, jak to wygląda dzisiaj. Jak oceniasz na przykład współczesny, znaczy aktualny stan, roster powiedzmy komiksu Marvela? Myślisz, że są wystarczająco różnorodne? Myślę, że tak, a jeszcze te Marvel Now 2.0, to w ogóle to, co tam jest ogłaszane, czego już powoli dostaję pierwsze numery, jak chociażby omawiany przez nas 2 tygodnie temu Full Killer na przykład. To jest tak inny komiks. Moon Knight obecnie jest kompletnie powalony. Squirrel Girl jest czymś innym zupełnie niż na przykład, nie wiem, Old Man Logan, czy Moon Girl i Devil Dinosaur, czy coś takiego, więc wydaje mi się, że to już się u nich utrzymało, że tak powiem. No właśnie to było na tyle, te komiksy się zrobiły na tyle różne i inne i dziwne, że w zasadzie zaczął mi brakować takiego typowego superbohaterskiego komiksu. Trochę nie? Tak. No, to ja o tym mówiłem przy okazji Avengers tydzień temu, że po prostu nie było takiego typowo superhero, nie? Takiego właśnie, gdzie masz zagrożenia z kosmosu i ludzi w pelerynach i tak dalej. No bo te komiksy poszły każdy swoją drogę, nie? Rozwijając jakieś tam właśnie nisze. To prawda. I z tym się łączy też kolejny punkt, który komik profesora tutaj podaje, czyli diversity of cast, że nam się tutaj bardzo zróżnicowała no powiedzmy społeczność superbohaterów. No i myślę, że tutaj nawet nie trzeba za dużo dodawać, bo dyskusje o tym się toczą cały czas. I w zasadzie myślę, że to się nie skończy zbyt szybko, bo no jest taki trend, no jakby nie patrzeć, nie? I on jest dalej rozwijany, wręcz momentami aż do przesady masa ludzi zaczęła już nawet na to narzekać. No i obecnie, nawet pomijając już takie rzeczy jak płeć, czy kolor skóry, czy jak jakoś się pojawiło, nie wiem, narodowość, zaczęto dbać jeszcze bardziej o właśnie zmieniać postacie. Tak jak wspomniałem, masz Full Killer, czyli gościa o trochę innym zawodzie, niedługo będziesz miał jeszcze kogoś tam innego, już nawet zaczynamy patrzeć na postacie, które nie tylko mają pochodzenie inne, ale nawet zajmują się czymś innym w tym świecie. Ich normalna praca jest z innej strony pokazana i tak dalej, więc te postacie naprawdę coraz bardziej się różnią. Z najróżniejszych stron jest to pokazywane. I tak jak mówię, nie tylko właśnie etniczne, czy orientacja, bo to jest oczywiście najwięcej burzy i dyskusji w ogóle w internecie, ale nawet te takie dodatkowe rzeczy, jak dostaliśmy w Marvel Now Moon Knighta, w którym, znaczy Moon Knight był dużo wcześniej, ale tutaj naprawdę mocno zaczęto podkreślać ten jego motyw choroby psychicznej, znaczy ona była wcześniej, ale tutaj w ten sposób, że może kontrzu nie istnieje, a nie tyle, że go doprowadza do szaleństwa, więc jakby naprawdę człowieka, który jest chory psychicznie, a nie jest chory psychicznie, bo złe bóstwo nim steruje, czy coś takiego, więc no mówię, to po prostu Marvel Now wprowadził i to jeszcze bardziej się rozszerza z każdym następnym rozdziałem, takie odnoszę wrażenie. Kolejny punkt na liście zalet Marvel Now, to jest ciekawa rzecz, mianowicie Hulk with Purpose. I tutaj jest, trochę mnie to dziwi, bo oni się tutaj odnoszą, w ogóle nie mówią o All New Marvel Now, mówią tylko o tym Marvel Now, tym, wiesz, linii z 2012 roku. Oczywiście nie ma przeszkód, żebyśmy my nie mówili o kolejnych tytułach, ale oni się odnoszą do tego. Ja pamiętam tego Hulka Marka Wade'a, który nazywał po prostu Hulk, i ja próbowałem to przeczytać, żeby sobie płynnie przejść do tego Hulka z Dokiem Greenem. Tak. Ale no mi się to nie podobało zupełnie. Mnie to za cholerę nie podobało. Ten Hulk był tak tragiczny. To był ten Hulk, który miał tą zbroję i współpracował z Shield, ile dobrze pamiętam. Tak. A nie, to się nazywało Indestructible Hulk. Tak, kolejna seria się nazywała Hulk po prostu. I on był tak nudny. Jak na początku, jak zobaczyłem ten nagłówek Hulk with Purpose, myślę, o, Doc Green, który był naprawdę świetnym pomysłem na Hulka. Ale to nie jest Doc Green, to był ten Indestructible Hulk i no tutaj nie mogę zgodzić się z tym, że to była dobra seria. To był Hulk, to... Seria wyglądała tak, no miał cel, okej, doktor Banner współpracował z S.H.I.E.L.D., on dostawał laboratorium i mógł robić w nim co chcą, a jak był kryzys, to brali go i zrzucali jego jak bombę w jakieś miejsce, Hulk smarz, kończył robotę i wracał. I mniej więcej na tym ta seria się opierała i nie, ona nie była rewelacyjna. No i miał zbroję, to jest największy wkład w ogóle Marvel dał w Którą jako Doc Green się pozbył. Ale właśnie, skoro o tym mowa, to potem postanowiono pokazać Hulka, który jest Hulkiem, a nie Bannerem. Jest naprawdę oddzielnym bytem.
I pojawił się Doc Green, który był naprawdę świetnie napisaną serią, bo cały czas miałeś wątpliwości, na ile ten bohater jest bohaterem, a nie złoczyńcą, na ile to, co robi, jest dobre czy złe, bo on zaczął pozbawiać mocy pozostałych bohaterów, którzy mają moce promieniowania gamma. Czyli zabrał moc Red Hulkowi, A-Bombowi, ale sam ten komiks czytało się tak, to było bardzo intrygujące, a kiedy zrobił zakończenie, w którym on spotkał się z Jennifer Walters, ze swoją kuzynką She-Hulk, i to było w ogóle tak rewelacyjnie napisane, kiedy stoi wielka obstawa bohaterów, mm-hmm. która nie damy ci zbliżyć do She-Hulk, a on przyszedł do niej po to, żeby dać jej ostatnie jakby, nie wiem jak to nazwać, serum czy broń, czy jak to nazwać, w każdym razie mówiąc, że on jej ufa, ponieważ Jennifer jest według niego najlepszą ze wszystkich Hulków. To jest jedyna osoba na świecie, której on nie chce zabrać te moce, bo to jest jedyna, która uważa, że może ich odpowiedzialnie używać. I w sumie jak się zastanowisz, to Jennifer nie przestała robić tego, co robiła do tej pory. No dalej była prawniczką, jakby dalej tak. Jej życie nie zostało kompletnie zniszczone czy zmienione. Ona naprawdę korzystała ze swoich mocy odpowiedzialnie. Więc to była jednocześnie seria o Hulku, o She-Hulk, o Bannerze. I to uważam wyszło rewelacyjnie, a nie Indestructible Hulk. Indestructible Hulk. No właśnie, ta seria, o której mówimy, która jest dobra, się nazywała Hulk po prostu, była 2014 chyba roku, jakoś tak, więc gdyby ktoś chciał sprawdzić, to warto. To było takie właśnie fajne podejście do tego rodzaju postaci, które ja bardzo lubię, gdzie nie możesz nakreślić wyraźnej granicy, gdzie się zaczyna bycie już wylanem, a bohaterem, tak, bo nie ma tego. Po prostu masz gościa, który robi to, co uważa, że jest słuszne. Jakby od ciebie zależy o tej ocena czy... No właśnie od ciebie zależy ocena dla jego działań. To było bardzo dobre. Zresztą no właśnie puenta całej tej historii była moim zdaniem też bardzo tutaj dobrze napisana. Tak, a dobre zamknięcia historii to też jest sukces, bo bardzo często historie się kończą i tak w sumie czy są urywane, czy po prostu... A tutaj czułeś, że ona była do końca opracowana, tak jak inna seria, o której jest to zaraz powiemy, kiedy jej zakończenie jest naprawdę takim podsumowaniem tego wszystkiego i jest świetną puentą. I to takie serie zawsze bardzo chwalę, które potrafią się ładnie domknąć. No a Hulku współcześnie, aktualnie, myślę, że już mówiliśmy tyle, że nie ma co się powtarzać, ale czy aktualny Hulk ma purpose, patrząc na Amadeusa Cho? Mam nadzieję. To się powoli zaczyna, wydaje mi się, rozwijać, ale jeszcze nie zostało na tyle dobrze nakreślone, żeby coś więcej powiedzieć. No, jak będziemy oceniać Marvel Now 2.0, to zobaczymy. Kolejny punkcik, czyli kolejna zaleta Marvel Now według Comic Book Resources, to jest coś, z czym za bardzo tutaj nie mogę się, do czego nie mogę się odnieść za bardzo, mianowicie ruthlessness, czyli bezwzględność, powiedzmy. No i tutaj podaję oczywiście przykład Avengers Arena, czyli tej takiego Battle Royale z młodymi bohaterami. No bo było tak, że narobili sporo tych takich superbohaterów, którzy w sumie byli odpowiednikami X-Men i nie bardzo był pomysł, co z nimi zrobić, nie? I po prostu ich zaczęto zabijać w serii Avengers Arena. Ale ty to czytałeś, więc jakbyś mógł powiedzieć, czy się zgadza, że to był ciekawy wkład, powiedzmy, w Marvel Now, że miałeś taką serię, która się nie bała tutaj zabijać bohaterów. Tak, seria jest przede wszystkim bardzo kontrowersyjna, cała masa osób uważa ją za totalny gniot, z czym ja się nie zgadzam, bo uwielbiam serię Avengers Arena. Potem była jej kontynuacja Avengers Undercover, która nie była już tak dobra. Natomiast Avengers Arena to był naprawdę bardzo ciekawy, było to naprawdę bardzo ciekawe podejście. Jasne, była to bezpośrednia zżyna z Battle Royale, czy bardziej popularnego Hunger Games późniejszego. Natomiast to, że wrzucono tam całą masę bohaterów w taką sytuację i stwierdzasz sobie, wiadomo, pewnie zabiją tylko tych, którzy pojawili się w tym komiksie, ale potem nagle zaczęli ginąć bohaterowie inni, którzy pojawili się już wcześniej. I w tym momencie czytasz historię, w której naprawdę, naprawdę autentycznie nie masz pojęcia, kto przeżyje, a masz tam, nie wiem, Nico Minoru czy Chase'a z Runaways, jednej z moich ulubionych serii o młodych bohaterach. I naprawdę w tym momencie zaczynasz przejmować się, czy ci bohaterowie przeżyją, bo oni jednocześnie są przeze mnie uwielbiani ze względu na Runaways, ale to nie są bohaterowie skórnej półki, to nie jest Wolverine, który wiesz, że kiedyś tam wróci, czy coś takiego. Jak oni tu padną, to koniec, no nie wrócą sobie od tako. I miałem naprawdę autentyczny fan, ale tak z takim niepokojem czytało mi się Avengers Arena, ja tą serię uwielbiam, mimo że wiem, że cała masa osób jej nie znosi. Ja absolutnie to zachwalam, to jeśli chodzi o Avengers Undercover, czyli kontynuację tego, to było tyle ciekawe, że sama seria, może sama historia nie była jakaś porywające, czy coś takiego. Ale z drugiej strony chciałem pokazać o grupie tych dzieciaków,
która żyje w świecie pełnym superbohaterów i muszą sobie radzić z tym, co się tam stało, a jeszcze Arcade na końcu jak sympatycznie wypuścił do internetu nagranie z całego przebiegu całej wydarzeń, więc ludzie wszyscy na świecie mogli obserwować, jak ci przyjaciele się nawzajem mordują. I jakby Undercover pokazywało, jak radzą sobie lub w większości nie radzą sobie z czymś takim właśnie ci, którzy przetrwali tę arenę. I to było interesujące, też sama historia już nie wymiatała. Natomiast no, dodatkowo jeszcze warto wspomnieć, że na arenie pojawiła się jedną z głównych bohaterek była Kami, którą fani Annihilation znają z tej serii, zresztą niedługo pojawi się w Polsce, już jest zapowiedziane w styczniu, tam poznacie Kami i na arenie Kami powróciła też taka zapomniana postać, ale z drugiej strony w jakiś sposób lubiana i uważam, że to był ciekawy eksperyment. No, mi pozostaje się zgodzić, albo może kiedyś przeczytam tę serię, ale jakoś nie mogłem się wkręcić za bardzo. No ale jak słyszycie, to warto, przynajmniej tutaj wierząc na słowo. Kolejna rzecz, z którą się myślę mogę zgodzić, to jest coś, co ciężko będzie przetłumaczyć. To jest character twist that worked. Czyli jakieś zmiany, powiedzmy, związane z bohaterami, które faktycznie coś wniosły i faktycznie działały tutaj w przypadku tych bohaterów. No i Comic Book Resources jako przykład takich zmian podaje na przykład Origin Tony'ego Starka, który został wprowadzony właśnie w takiej sobie swoją drogą serii Kierona Gillena. Średniej bardzo. Wszystko to, co się działo w Avengers i New Avengers, co myślę, że no faktycznie sporo zmieniło, jakby nie patrzeć. W postrzeganiu wszechświata Marvela. No dokładnie i w zasadzie w ogóle całego uniwersum tam i tego, jak to wszystko działa. No i podaję jeszcze tutaj jako przykład Origin Thanosa w Thanos Rising, też niedawno wydanego, Thanos powstaje, nie? Tak się nazywa po polsku, tak. Też wydanego w Polsce. No i muszę powiedzieć, że większość tych zmian wprowadzonych tutaj do bohaterów i nawet powiedzmy jakichś retconów czy jakichś właśnie zmian w Originach, myślę, że to faktycznie sporo wnosiło. Bo nawet ten Origin Tony'ego Starka moim zdaniem był na tyle ciekawy, że wybaczam nawet kiepski poziom ogólny tej serii, ale akurat ta sekcja właśnie, ta część powiedzmy z Originem Starka mi się w miarę podobała. No nie mówiąc już właśnie o Avengers, nie Avengers, bo to było myślę, że największe, te serie miały gigantyczne znaczenie. W sumie dawno nie było serii o tak dużym znaczeniu dla całego uniwersum Marvela, jak właśnie te dwie. Na pewno nie. Torin Thanosa, nie wiem, czy mi zmienił coś w postrzeganiu tej postaci. Mi się nie wydaje, to było bardziej rozwinięcie tej postaci, ale tak, jakby trochę zrozumienie tej postaci, ale raczej nie zmiana. Natomiast takich serii było dużo więcej. Jeżeli się nad tym zastanowisz, w Original Sin chociażby wytłumaczenie wreszcie, po raz pierwszy od czasów... Daredevil pojawił się w latach 60., jeżeli się nie mylę, pod koniec. Mhm. I dopiero teraz dowiedzieliśmy się, dlaczego zostawiła go matka na przykład. To też było spory zwrot, taki naprawdę niespodziewany trochę. Kompletnie nie spodziewałbym się czegoś takiego, co tam... Ale to działało, to absolutnie działało i było mega wzruszające i było takie... No, bardzo mocne. Dodatkowo było coś takiego jeszcze z... Co chciałem powiedzieć, kurde. A, wiem. Na krótką metę były zmiany, które... Mówię tu o Axis. Seria, która... Event, który sam w sobie może nie był rewelacyjny, natomiast tajny do niego, które pokazywały nam jakby inne oblicza tych postaci, które nam może dawały trochę w głąb, co by było, gdyby ta postać trochę inaczej poszła, które pokazała właśnie światu coś więcej o tych postaciach, były naprawdę interesujące. Czy w przypadku genialnego Superior Iron Mana, czy Axis Carnage, czy Axis Hobgoblin, tu bardziej oczywiście humorystycznie już, to uważam były naprawdę takie, może nie był to bezpośredni twist taki jak do tej pory, ale jakiś zwrot postaci nawet na krótką metę, który był bardzo interesujący. I Marvel Now tego było naprawdę sporo i większość naprawdę działała. No i jest rzeczywiście ten twist, powiedzmy, czy jakiś retcon, powiedzmy, który myślę, że na mnie przynajmniej zrobił największe wrażenie, czyli Deadpool. Bo oczywiście ten origin, tragiczny origin Deadpoola był znany wcześniej w jakiejś tam formie. Ale w tej, w jakiej został pokazany w Good, Bad and Ugly, no to robił gigantyczne wrażenie. Szczególnie, że dwa poprzednie tomy, bo to był trzeci, były bardzo takie komediowe. No drugi może trochę mniej, drugi już trochę wskręcał. Powoli zaczął zjeżdżać w tą stronę. Ale przecież pierwszy tom Deadpoola, co jak wiemy nie przypadło do gustu wielu tutaj czytelnikom, był totalną komedią. To było humor rodem z Looney Tunes, a potem dwa tomy dalej masz naprawdę tragiczną, mocno wzruszającą, brutalną historię, która dodatek to naprawdę dodała głębi też tej postaci, nie? To było moim zdaniem, kurczę,
No, taki twist, który faktycznie dużo zmienił w samej postaci. Chyba najmocniejszy twist, tak. I ogólnie jakby to zachowało się do dzisiaj. Do dzisiaj Deadpool jest już zupełnie inaczej postrzegany. Nie tylko przez wielu czytelników, ale też przez postacie żyjące w świecie Marvela, właśnie ze względu na to, co się tam stało. Także to było mega. A, no i jeszcze jedna taka postać to jest Angela, którą wzięto ze Spawna, z Image Comics i wklejono tutaj. Uważam, że wklejono ją z dużym sensem. Naprawdę za wcielenie całego pomysłu niebios i tak dalej, żeby to miało jakieś ręce i nogi. Uważam, że o tyle co same komiksy Angeli i ich poziom możemy pominąć, natomiast to się stało również przy Origin, znaczy Angela pojawiła się po Age of Ultron, ale jakby pełne wyjaśnienie tego dostaliśmy w Original Sin, to była seria chyba, która nazywała się po prostu Thor and Loki Original Sin. I ta seria to była miniseria 4 czy 5 zresztą, która mi się naprawdę podobała i naprawdę uważam, że pomysł był tutaj bardzo ciekawy. Kolejny punkt, który jest dosyć kontrowersyjny, myślę, punkt 9 na liście tutaj zalet Marvel Now, to jest not totally reliant on the MCU, czyli że niecałkowicie zależne, czy jakby, no niecałkowicie zależne od MCU. Częściowo może... Różnie to wyszło, szczerze znaczy, mówiąc. Zgadzam się z tym, co kiedyś powiedziałeś, że większość serii robiła taki manewr, że po prostu starała się nawiązać do uniwersum filmowego jak najbardziej, a potem dopiero od tego rozwijać się jakby po swojemu, nie? No bo no, tak było z wieloma. Na przykład Avengers się w zasadzie zaczynają tym takim klasycznym składem, nie? Tak. Tymi 5 czy 6 członkami, a potem nagle, wiesz, 3 zeszyty i się rozbijają na gigantyczną grupę bohaterów, nie? Z Guardiansami też jest trochę podobnie, nie? No bo oczywiście filmów wtedy nie było, ale już było zapowiedziane. Wiadomo, że powstaje. Tak. Więc dostaliśmy tam taką filmową ekipę, plus jeszcze Ironmana, żeby nie było, że nie ma nikogo znajomego dla nowych czytelników. Sporo było serii, które jednak się trzymały tych filmowych, powiedzmy, korzeni i tak dalej, ale z drugiej strony, no fakt, było parę takich tytułów, które byłyby zrozumiałe na pewno dla fana filmów, ale jednocześnie robiło coś zupełnie innego. No, Kapitan Ameryka był kompletnie czymś innym niż to, co widzimy w filmach, bo to była jakaś w ogóle kosmiczna saga z innymi trafia wymiarami i tak dalej. Innego wymiaru Arnima Zoli, gdzie ma sklonowanego syna i... Tak, no, dokładnie. No, Iron Man poleciał od razu w kosmos właśnie. Iron Man poleciał w kosmos. Thor przecież miał zupełnie coś innego niż w filmach, nie? W filmach siedział na ziemi, a tutaj miał w ogóle historię. No jasne, potem wrócił na ziemię, ale te pierwsze 2 czy 3 tomy siedziały... To co już mamy w Polsce, pierwszy numer tego no Batchera. No właśnie, więc tutaj polscy czytelnicy mogą sprawdzić, że no to jest zupełnie coś innego. Także no częściowo myślę, że jest to prawda i dobrze, no bo... Rozumiem wszelkie decyzje tutaj kierujące twórcami komiksów, żeby jednak nawiązywać do tych filmów, ale jednak dobrze, gdy to jest zrobione z umiarem i w taki sposób, że po prostu czytelnicy nowi, przychodzący od filmów, znaleźli jakieś znajome elementy, żeby się nie czuli zagubieni, ale jednocześnie dobrze, gdyby wiedzieli, że komiksy to jednak nie filmy i one jakby biegną swoją drogą i mają coś innego do zaproponowania. Dużo tytułów potrafiło to zrobić. Tym bardziej, że może to wyrządzić trochę złego. No ja jako fan kosmicznej części Marvela i całej tej sagi, gdzie wprowadzono Guardians of the Galaxy, no nie najlepiej się poczułem, kiedy Guardiansi wrócili nagle, kiedy ostatnim razem Drax i Peter Quill byli tak samo martwi jak uwielbiany przeze mnie Richard Rider. Wytłumaczenia w tym nie było żadnego i prawdopodobnie nikt nawet o tym nie pomyślał, hej, kto tam ich pamiętał, i wrzucono ich. Star-Lord ze względu na to, że nie mieliśmy cały czas bezpośredniego zdjęcia z filmu, co trzeci zeszyt zmieniał ciuchy, bo... i to zupełnie bez powodu. Jako Star-Lorda zbroja zmieniała się po prostu co chwila, bo cały czas nie wiedzieli, jak on będzie wyglądał w filmie. I to było dosyć dziwne. Potem na szybko doklejono niby dla fanów, a tak naprawdę na zasadzie odpieprzcie się wytłumaczenie, dlaczego oni teraz wrócili i w tym składzie, co było tak po macoszemu, tak walnięte. I to, no, kłóci się, kiedy jednak zbyt mocno, zbyt na siłę chcą wejść. To przeszkadza. I tutaj muszę powiedzieć, że Marvel Now... Z jednej strony, tak jak mówiłem, dobrze, że w wielu seriach próbowano chociaż troszeczkę od tego zacząć, trochę dać ten wygląd czy coś takiego, ale jednak cieszę się, że teraz Marvel jest na tyle już rozwinięty i zapamiętany, że generalnie już w All New, All Different Marvel właściwie tego nie widać. Jak popatrzysz na tamte składy drużyn czy coś takiego, to w niczym nie przypomina filmów i myślę, że już nie jest to potrzebne. Nawet Star-Lord się teraz doczekał nowego kostiumu, takiego nawiązującego tak. Do tego, co nosił wcześniej, takiego mundurowego, także jeśli już ten ostatni bastion padł, to będzie tylko... Gamora nosi kaptur, także no już tutaj... Upamiętali się.
No, na szczęście. Także chyba już ten punkt za nami. Jak chyba się zachłysnęli po prostu tym, że nagle przychodzą ludzie, którzy pamiętają filmy. Chyba troszkę za bardzo po prostu. Ze szkodą dla fanów, ale z drugiej strony no, ciężko być tak totalnie przeciwnym, bo to zadziałało, bo Marvel Now bardzo im dał dużo sprzedaż i sporo ludzi dzięki podobieństwu do filmów sięgnęło po te komiksy, więc może mimo tego, że osobiście mnie to gdzieś tam boli, to jakoś to jestem w stanie przełknąć, żeby no, więcej ludzi czytało komiksy. Jest zrozumiałe, nie? Kolejna rzecz, czyli tutaj jest też bardzo ładnie określone, czyli Love for Misfits, czyli no miłość dla nieprzystosowanych, tak? No i zdecydowanie tak, no jedną z moich ulubionych serii było Young Avengers na przykład, gdzie mieliśmy grupę bardzo nieprzystosowanych tutaj bohaterów, takich właśnie postaci z charakterkiem, nie? Którzy są no niepokorni właśnie bardzo. No oczywiście są X-Men, gdzie wprowadzono sporo młodych mutantów, na przykład w Uncanny X-Men. Mieliśmy Wolverine and the X-Men, pełne młodych mutantów w ogóle. Mieliśmy przecież Legiona, nie? Legion w zasadzie. X-Factor. Mieliśmy X-Factor właśnie z antybohaterami. Mieliśmy tego Deadpoola oczywiście, nie? Także no faktycznie, to i to też mnie bardzo przyciągało jednak do tych... Zresztą no myślę, że nie tylko mnie, myślę, że w ogóle jest taka duża miłość do antybohaterów, do no postaci. Magneto, Moon Knight wspomniany. Tak, tak, tego właśnie. Było naprawdę... No właśnie Magneto. Widać, że to chwyciło, no bo w All New Marvel Now jeszcze więcej tego było. Nie? I jeszcze więcej dostaniemy, no nad czym ja ubolewam, ale Venom wraca do bycia, nawet cholera wie, czy nie villanem. Tak, właśnie mieliśmy wtedy jeszcze tak, mieliśmy Moon Knighta, mieliśmy Elektrę, Black Widow i tak dalej, no jest jednak taki duża sympatia do tych postaci, które nie są typowymi superbohaterami, nie są kryształowi i tak dalej. Tutaj nawet warto wspomnieć, że Punisher był zupełnie inaczej pisany w Marvel Now. Nie była to... Nie powiem, że lepiej, nie powiem, że gorzej, ale na pewno inaczej był pisany w tym trendzie trochę pokazywania z innych stron. Punisher jest chyba najpopularniejszym antybohaterem Marvela, znaczy był, no teraz jest pewnie Deadpool, ale tutaj również zabrano się do niego trochę z innej strony, to też jest ciekawe. No i to też jest trend, który myślę, że trwa do dzisiaj, nie? Tak bardzo wyraźnie zresztą. No samo to, że ci Maxwellmani dostają swoje serie, to już tak. Wystarczy. Siódmy punkt. Zbliżamy się coraz bardziej do końca, ale siódmy punkt jest ciekawy i coś, co w sumie nie spodziewałbym się, bo to jest Allowing Wolverine to Have Fun. I tu w zasadzie jedynym przykładem jest seria Savage Wolverine. Nie wiem, czy czytałeś Savage Wolverine. Nie czytałem. Ja przeczytałem chyba pierwszy story arc, albo może ze dwa. Ja pierwszy zeszyt i nie podobał mi się. I pierwszy story arc to jest pisane i rysowane przez Franka Cho. I myślę, że to jest, na tym można by zakończyć. Czekaj, to było w dżungli, że on tam się spotkał z mówisz, to jest Frank Cho, wiesz co zawsze się wiąże z Frankiem Cho. Masz kobiety to. W bikini, tak, albo w jakichś skórach, masz dinozaury, no i tam między tym wszystkim jest Wolverine, nie? Tak, Shana się pojawiła, jest Menti. Shana oczywiście, nie mogło być. No jak jest Frank Cho, to musisz mieć, wiesz, bujne biusty i dinozaury, nie? Nie kupiłem tej serii, niestety. Ja tak, bo to Frank Cho, ale potem chyba przestał to rysować, nie jestem pewien, ale potem chyba sobie odpuściłem. Nie umieściłem tego tak wysoko na tej liście, aczkolwiek Allowing Wolverine to Have Fun bym bardziej powiązał jednak z Wolverine X-Men, nie? Gdzie się jako postać mocno rozwinął. Bardzo fajny był ten drugi story arc, niewydany w Polsce niestety, gdzie poleciał z Quentin Empire do międzygalaktycznego kasyna, żeby wygrać kasę na prowadzenie szkoły. No. Jeśli to nie jest Allowing Wolverine to Have Fun, to nie wiem co. Znaczy, no oczywiście nawet... Są jeszcze biusty i dinozaury, ale okej, no z tym trudno konkurować. No tak. Nie no, Wolverine miał tutaj bardzo dużo fanów, jak, nie wiem, sam fakt, że był szefem szkoły, gdzie Bamfy kradły mu whisky i jakieś, nie wiem, groził dzieciakom. Na przykład mój ulubiony jeden z momentów, kiedy Kid Gladiator wraca do szkoły po tym, jak oczywiście udając, że to straszne miejsce, a tęsknił za tym jak cholera. I mówił, że w momencie Wolverine, że o, szkoła jest atakowana. Wolverine mówi, pierwszy, który wyjdzie z klasy, będzie miał ucięte kończyny i leci. To naprawdę był taki fan profesor Logan. No dzisiaj trudno mówić o Wolverine, który ma fan, no bo Wolverine się klęczy dalej zakuty w tym adamantium. Zamiast niego ma dwóch odpowiedników. Z czego jeden na pewno nie ma fanu, a drugi może tak. Drugi częściowo ma na pewno.
Kolejna zaleta, i tutaj myślę, że się zgodzisz, to jest Superior Spider-Man. I ja powiem, że z tym się zdecydowanie zgadzam, bo tak jak nie przypadam za Spider-Manem ani Peterem Parkerem, tak rozmaite jego, powiedzmy, inne inkarnacje, odpowiedniki i tak dalej już lubię. Może dlatego właśnie, że to coś innego, jakaś tam wariacja na ten temat. I mi od razu wszedł do gustu właśnie pomysł z gościem, który chce być lepszym Spider-Manem na swój sposób oczywiście. I a że mowa o Doktorze Octopusie, no to wiadomo, że to będą dosyć dyskusyjne metody. No mówię, mi się bardzo podobała ta seria i dla niefana Spider-Mana na pewno była dobra, a dla fana Spider-Mana to już słyszeliśmy nieraz, że no... Ostatecznie cię kupiła. Tak, bo to jest seria, która na początku ja tego nie kupiłem, bo byłem fanem oczywiście Petera, ale seria, która w tak dobitny sposób pokazuje, że gość chciał być lepszy, ale pomimo bardzo wielu rzeczy nie był. I jest tak, jak wielokrotnie wspominam, to jest laurka dla Petera Parkera, jednocześnie pokazana z zupełnie innym bohaterem, no to podkreśla tylko, jak geniusz jest tej serii, która jednocześnie jest zrobiona jako wielki love letter z miłośnikami Petera, jak i seria, która przyciąga ludzi, bo nie jest to Peter, więc to jest dwa w jednym, także lepiej się nie da. Także nie, uważam, że to był geniusz. I kolejny punkt, znowu tutaj twoje zdanie będzie tutaj mnie bardzo interesowało, to jest A Return to the Cosmic. No bo faktycznie pojawił się tutaj event Infinity, który w sumie był chyba najlepszym Marvel Now w ogóle. Zdecydowanie był. No i okazjonalnie był ten kosmos w jakiś sposób tam wracany. No, może już właśnie nie w samym Marvel Now, ale już w późniejszych inkarnacjach, bo mieliśmy i Trial of Jean Grey i mieliśmy inne przygody w kosmosie i tak dalej. Ale czy ogólnie uznałbyś to za pełnoprawny powrót do kosmicznej Niestety części nie. uniwersum? Tym bardziej, że tam połowa tych ras powymierała, te imperia poupadały, więc chyba nie bardzo. No, niestety nie. O tyle co Infinity było rewelacyjne i ono samo było powrotem do tego kosmosu. I było nawiązanie do anihilacji, mieliśmy sojusze tych różnych ras. Było naprawdę wiarygodne, że te sojusze tak zostały zawiązane. Nie wiem, Ronan the Accuser ma tam po prostu przeepicki swój moment i cała masa tych postaci. To siedziałem po prostu z uśmiechem na gębie, to jest to, co najbardziej kocham w Marvelu i dostałem to w pełni. O tyle co, no niestety później natychmiast się od tego odsunięto. Trial of Jean Grey i Black Vortex, czyli dwa kolejne kosmiczne eventy, no już chyba wylaliśmy wszelkie wiadra pomyj na to, bo o tyle co Trial był jeszcze znośny, to Black Vortex to było już w ogóle to totalne badziewie. I no niestety później niby całe Secret Wars było na tą kosmiczną skalę, ale jednak nie w ten sposób. To nie do tego się sprowadzało, więc Marvel nam natychmiast to opuścił. Natomiast mam wrażenie, że teraz, dokładnie w tym momencie jest trend, w którym do tego powoli zaczynamy wracać. O czym jeszcze powiem przy jednym komiksie, który będziemy dzisiaj omawiać. Ale chociażby ogłoszone Shi'ar Asgard War w przyszłości. To, że wraca oczywiście Nova, którego jakby wydarzenia Richarda i Sama będą się działy trochę na Ziemi, trochę w kosmosie. To, że w Guardians mamy co jakiś czas pokazywany spisek pomiędzy Anihilusem a Królową Brud, którzy coś tam chcą w końcu zdziałać. Mam wrażenie, że w tej chwili następuje bardziej powrót do kosmosu, ale Annihilation, Infinity to był właśnie tylko takie jednorazowe jakby pokazanie, że ten kosmos dalej istnieje, ale pełnoprawny powrót to na pewno nie był. No to czekamy w takim razie. Czwarte na liście zalet Marvel Now jest Fluid Continuity, czyli płynne kontinuum, powiedzmy. Co oni tutaj tłumaczą jako coś... Oni to tłumaczą w ten sposób, że po prostu autorzy teoretycznie starali się, żeby te serie się jakoś ze sobą wiązały, żeby to wszystko się trzymało kupy, ale nie stawiali tego jakoś priorytetowo, w sensie, że czasami były jakieś zgrzyty, czasami coś się nie trzymało kupy względem tej kontinuum całego uniwersum, ale że to było dobrze, bo priorytetowo powinny być traktowane, powiedzmy, historie, a nie to, czy one się jakby mają sens z kontinuum i tak dalej. Znaczy, ja się teoretycznie z tym zgadzam, też wolę, jak historia się nie trzyma kupy względem, powiedzmy, innych wydarzeń w uniwersum, ale sama w sobie jest dobra, oczywiście idealnie jest, kiedy się łączy z uniwersum, jest dobra. Natomiast nie wiem, czy zauważyłem jakoś mocniej to w Marvel Now. Ty czytasz dłużej komiksy regularnie, więc nie wiem, jak się do tego odnosi. Z Marvel Now zrobili to dobrze, ale to są wielkie pułapki, w które ostatnio przy Civil War wpadł chociażby Bendis, ale tak samo jak zrobił to z Guardians of the Galaxy, co już o czym wspominałem, że po prostu no, totalnie napluł na fanów. Ale w Marvel Now w bardzo wielu momentach to było tyle dobrze poprowadzone, że jasne, w momencie, w którym czytasz tą serię i czytasz, przykładowo, czytasz sobie Uncanny X-Men i czytasz Magneto. I niby Magneto jest i tu jednocześnie.
Ale ostatecznie najważniejsze, co jakby tutaj twórcy robili, to jasne, w tym momencie chronologicznie to się nie zgadzało, ale ponieważ to sobie nie zaprzeczało bezpośrednio, jeżeli bardzo chciałeś, to później mogłeś jakby jedne, kiedy ta seria dobiegała końca, mogłeś ją jakoś próbować wcisnąć w ramy innych serii. Czasami musiałeś trochę mocniej popchnąć, żeby się zmieściła, że tak powiem, ale generalnie nie było tam tak bezpośrednich zaprzeczeń, jak no to, co niestety się wydarzyło podczas Civil War 2, więc ja to popieram właśnie w takiej formie, jak dostawaliśmy zwykle w Marvel Now, kiedy jasne, jeden bohater, tak jak w All New, teraz Miles Morales był w trzech miejscach naraz, ale to akurat zostało nieźle wprowadzone, bo mogłeś sobie wyobrazić, że okej, ta historia była tu, ta historia stała się wcześniej, a ta stała się później w jakimś tam innym dniu, no bo w komiksach jakby nigdy nie mamy bezpośredniej daty, powiedzmy, znaczy kiedyś była. I to można było sobie tak w miarę luźno poukładać, lekko gdzieś tam rozciągając dni, jakby, że musiał zrobić 50 rzeczy w 2 dni, czy coś takiego, ale z małym przymrużeniem oka to się mieściło i póki to jest tak prowadzone i tak było Marvel Now, ja to absolutnie popieram, to faktycznie działa i historie są wtedy pisane lepiej. Mój problem jest wtedy, kiedy jest to zbyt dosadne, zbyt mocno ignorujące pewne wydarzenia. Wtedy już zaczynam się czuć, że coś tu nie gra i nie lubię tego, szczerze mówiąc. I punkt trzeci, czyli wracamy do tematu Deadpoola, bo punktem trzecim, czyli jakby trzy najważniejszą rzeczą w Marvel Now według Comic Book Sources jest to, że dostaliśmy wreszcie naprawdę śmiesznego Deadpoola. Co po tutaj okresie urzędowania Daniela Warren szczególnie się ceni. Natomiast wiem, że jest sporo przeciwników tego dwugadowego Deadpoola, ale ja się z tym zdecydowanie zgadzam. Dla mnie czytanie Deadpoola się zaczęło na dobre właśnie od Dugana, dopiero potem się cofnąłem do poprzednich rzeczy. I wciąż uważam, że ta seria z Marvel Now trzyma poziom. Szczególnie na przykład w porównaniu do tej serii po Secret Wars, która już mi do gustu nie przypadła. I też moim zdaniem jest dużo mniej śmieszna. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że wtedy seria była pisana w Marvel Now, czyli w tych tomach, które teraz wychodzą w Polsce między innymi, była pisana przez duet scenarzystów, przez właśnie to raczej pomagało. Jerry'ego Dugana i Briana Pozena, który jest zawodowym komikiem jednak i aktorem, i no, komikiem przede wszystkim. Więc myślę, że część tego humoru to jednak brała się od niego i dlatego ten Deadpool bywał śmieszniejszy niż wydaje mi się, że jest teraz. Bo teraz czasami się uśmiechnę pod nosem jakby, ale nie ma tam jakichś dowcipów, które mnie naprawdę bawiły. A pamiętam, że te niektóre dialogi w poprzedniej serii Marvel Now mnie, no, podobało mi się dużo bardziej, dużo częściej się, powiedzmy, potrafiłem zaśmiać przy tym. Pomijając oczywiście już to, że mieliśmy też te naprawdę dobrze napisane, poważniejsze momenty, to i seria faktycznie była zabawna i no, była czymś takim innym i świeżym, powiedzmy. I dostaliśmy taką koherentną, porządną serię o Deadpoolu, którą możesz polecać ludziom, nie? To jest tak, jak ktoś się pyta, hej, chciałem czytać Deadpoola, gdzie zacząć? No tutaj, nie? I zostajesz pierwszy tom, który nie jest z niczym powiązany, można go sobie czytać spokojnie, jest zabawny i tak dalej, i dopiero z tym można iść gdzieś dalej. Także w ogóle Deadpool, jak dla mnie, Marvel Now jest ogromnym plusem. Mi do Deadpoola z Marvel Now jest wyjątkowo blisko, mam z nim wyjątkowo często styczność, że tak powiem, ale nie mam, jakby ja tu serię uwielbiam i uważam, że właśnie duet Brian Posen i Jerry Dugan pisali. No, wiem, że tutaj podpadam fanom Kelly'ego, którego też uwielbiam, ale jednak według mnie ich duet stworzył lepsze historie, właśnie ze względu na to, że potrafili poprzeplatać śrub Deadpoola, który, czy tam Dracula Gauntlet, który Egmont też u nas zapowiedział, że się pojawi, i który jest mocno odjechaną historią, zabawną, w paru miejscach wzruszającą, ale na pewno nie jakąś poważną, dwa numery wcześniej, Dobry, Zły i Brzydki, która była historią, no, bardzo już poruszającą, taką bardzo dramatyczną. I oni potrafili tak dobrze, może dlatego dzięki pracy we dwójkę, balansować pomiędzy tym humorem, trudnymi sytuacjami Deadpoola, tragizmem jego życia, że uważam, to wyszło absolutnie rewelacyjnie. I jasne, Joe Kelly pisał rewelacyjnie Deadpoola, przed nim Mark Waid i oczywiście Nicieza, może nie tak dobrze, może trochę gorzej. No a później oczywiście był Way, i w tym momencie, kiedy Daniel Way przejął Deadpoola, to faktycznie, jeżeli założymy w ten sposób, że mieliśmy Joe Kelly'ego, znaczy jeszcze po drodze był Nicieza, który pisał ten duo serię z Cablem, która nie była taka zła, ale potem mamy wielką pustkę w postaci Daniela Way'a, to faktycznie powrót zabawnego Deadpoola w Marvel Now jest ogromnym sukcesem. Ja tą serię absolutnie uwielbiam. Tak jak mówię, uważam, że jest najlepiej zrobiona. Jeśli chodzi o współczesnego Deadpoola, no wydaje mi się, że jest tak jak mówisz, przez to, że Brian Posen już tutaj nie bierze udziału
co ten Deadpool. Dalej, jeżeli dotykamy jakichś takich poważnych momentów Deadpoola, to jest w wielu miejscach zrozumiałe, ale ponieważ brakuje czasami tych naprawdę dobrych dialogów, które to potrafią jakoś, nie wiem, rozluźnić, kiedy jest taka potrzeba, albo wręcz kiedy są one pisane i wiesz, że to powinno rozluźnić sytuację, ale nie do końca gra, no tu jest trochę gorzej. Natomiast wydaje mi się, że Jerry Dugan bardzo dobrze pisze Deadpoola, nawet zabawnego w relacji do innych postaci. Kiedy czytam jego Uncanny Avengers, to Deadpool z Cablem mają dalej rewelacyjną relację, czy Deadpool z Rogue tam, czy z Kapitanem Ameryką przez jakiś czas, i to się czytało super. Natomiast kiedy Deadpool już jest raczej sam i ma swoje solowe przygody, no tutaj brakuje tej osoby, która mu, wydaje mi się, te trochę lepsze dialogi napisze. To nie to, że dzisiejszy Deadpool jest jakiś fatalny, to jest dalej wiele poziomów ponad to, co pisał Daniel Wayne, ale jednak w porównaniu do tego duetu, no trzeba przyznać, że jakaś tam strata jakości nastąpiła. No i dobra, docieramy już do tej ścisłej czołówki. Drugie miejsce na liście najlepszych, tutaj największych zalet Marvel Now, i to mnie trochę dziwi, bo Comic Book Resources podaje More Anthology Books, czyli więcej antologii. Komiksów, gdzie po prostu mamy różne oddzielne od siebie historie, niezwiązane w żaden sposób ze sobą. I najlepsze jest to, że nie wysmażyli trzy akapity, a podali tylko jeden możliwy przykład, czyli A plus X. Ona pokazuje takie dosyć nieoczywiste duety między Avengers a X-Men w roli takiego pokłosia, powiedzmy, po Avengers vs. X-Men. Które były raz lepsze, raz gorsze, szczerze mówiąc. No, było parę dobrych, było parę gorszych. Pamiętam, ten z Kapitanem Ameryką i Quentinem był fajny na przykład. Z Beastem i Wondermanem był rewelacyjny według mnie. No, było kilka naprawdę dobrych, ale były jeszcze jakieś antologie w ogóle poza jakimiś takimi krótkimi miniseriami? Szczerze mówiąc, właśnie nie przypominam sobie. Była cała masa oczywiście anuali, ale no nie liczymy anuali jako antologię. Natomiast poza tym nie bardzo, a jeżeli jakieś były, to skoro fakt, że o nich nie pamiętamy, jeżeli jakieś były, to znaczy, że nas niekoniecznie już nie obeszły, więc szczerze mówiąc, to dziwny ja nie rozumiem tego punktu. Były miniserie, był jakiś Dracula, przepraszam, Deadpool, Art of War, czy tego typu, ale to znowu nie jest to, no więc nie bardzo wiem, co oni tutaj mają na myśli w tym miejscu. No oni mają tylko tą jedną serię na myśli, że Marvel Now at least attempted to come back of the form. Oni piszą, że wcześniej oczywiście wszyscy swoje bohaterowie zaczynali w antologiach, więc no, złoty medal za starania. No. To też nie było jakieś rewelacyjne, ja nie powiedziałbym, że Marvel Now to miało A plus X, no to teraz wszystko jasne. To była seria, która miała parę fajnych i parę gównianych zeszytów, no tyle. No to pomijmy w takim razie ten punkt i przejdźmy sobie do pierwszego miejsca, czyli rzeczy, która według Comic Book Resources jest największym tutaj mocnym punktem Marvel Now, czyli to jest ten punkt jest zatytułowany Comics for Everybody. I z tym się mogę zdecydowanie zgodzić, że Marvel Now było bardzo inkluzywne właśnie. Ja jako nowy czytelnik nie miałem problemu, żeby się wciągnąć w komiksy, żeby znaleźć tą jedną serię dla siebie, potem dorzucić do niej jeszcze jedną, potem może jeszcze jedną i coraz lepiej się orientować w tym świecie tak na bieżąco. I no po prostu większość tych punktów się składa w zasadzie na ten jeden punkt. To, że mieliśmy różnorodność gatunkową, że mieliśmy serię, powiedzmy, te płynne continuity, które tam jakoś nie zgrzytało. To wszystko się właśnie składa na to, że to było bardzo taka przystępna, powiedzmy, linia. Wydaje mi się, że jedna rzecz była tutaj absolutnie najważniejsza. Tak, świetne było to, że mieliśmy całą masę różnych historii. Jak ktoś mnie zapyta na przykład, chciałem poczytać coś super bohaterskiego, to, a chciałem poczytać coś, gdzie siedzi Marvela, ale może trochę bardziej, nie wiem, żeby było strasznie, czy żeby było trochę poważniej, żeby było mrocznie, czy żeby było dużo bardzo komediowo. Wszystko to było, ale absolutnie największą zaletą tego wszystkiego było to, że praktycznie każda z tych serii to był punkt startu. Marvel Now, pierwszy raz w historii komiksów Marvela, czyli od 1961 roku, jeżeli nie liczymy Timely i tak dalej, pierwszy raz stworzono wyraźny punkt dla wszystkich serii właściwie, no jasne, parę tam musiało się pokończyć, ale no dobra, 90 parę procent serii. W tym miejscu był moment, w którym mogłeś powiedzieć komukolwiek, kto lubi, ej, lubisz Ironmana? No może to nie była super seria, ale lubisz Ironmana? Proszę bardzo, zaczynasz czytać Marvel Now, wszystko rozumiesz. Będą jakieś tam pojedyncze rzeczy, ale jakby
One cię nie wybiją, zrozumiesz, okej, mówią o czymś, co się kiedyś wydarzyło, ale jakby ja nie muszę wiedzieć dokładnie, co się wydarzyło. Ta seria mi na tyle to wytłumaczy. Mogę wziąć Avengers, mogę wziąć Deadpoola. Po prostu każda z tych serii dostała swój jeden punkt wejścia, jakby jeden punkt startu i to było według mnie rewelacyjne. W połączeniu z tym, że miałeś jakby postacie, które przypominały w jakiś sposób filmowe postacie, w połączeniu z tym, że miałeś taką różnorodność, dało to po prostu idealne miejsce startu, od którego możesz polecać tak naprawdę każdemu czytelnikowi. Kiedy mnie ktoś pyta, gdzie zaczynać czytać komiksy, zawsze najpierw mówię o Marvel Now. Jeżeli ktoś chce sięgnąć po wcześniejsze, to wtedy jasne, możemy pogadać o tym, że może tutaj, nie wiem, chcesz Avengers, to weź New Avengers Bendisa, chcesz X-Men, to może New X-Men Morrisona i tak dalej, ale zawsze najpierw mówię, żeby zacząć od Marvel Now, bo to jest według mnie taki moment, w którym nie tylko możesz wziąć bohatera, którego lubisz i go zacząć czytać, wszystko zrozumiesz, ale tak jak wspomniałeś, wszelkie gościnne występy innych bohaterów były na tyle płynnie wpisywane, nawet w tych gorszych seriach, że mogłeś potem przeskoczyć do tego innego bohatera, który przypadł ci do gustu w tej serii i spokojnie zacząć teraz jego historię czytać od początku, bo nie miałeś z tym problemów. Także jakby to był, uważam, absolutnie największy sukces Marvel Now i najlepsze, co stało się w komiksach Marvela od lat. No właśnie te występy gościnne, o tym nie wspomniałem wcześniej tak bezpośrednio, ale to też była rzecz, która była zrobiona całkiem dobrze. Większość tych występów, znaczy ja jak pamiętam, jak zaczynałem w ogóle czytać na bieżąco komiksy, to czytałem głównie X-Men na przykład. I w X-Men się pojawili parę razy Avengers, Uncanny Avengers, Guardians of the Galaxy. I to zawsze były takie występy, że wiedziałem, o co chodzi, czemu oni tu są i jakby jaki jest ich deal, a potem znikali i tak dalej. Ale jednocześnie już miałem jakieś pojęcie o tych postaciach, wiedziałem, jaką serię potem skoczyć. Ja zacząłem na przykład czytać te Guardians of the Galaxy Bendisa głównie dlatego, że oni się pojawili w All New X-Men, w tym Trial of Jean Grey. Stwierdziłem, o, fajnie jest pisane, zacznę czytać to. No i tak w zasadzie od jednego występu do drugiego i tak kolejne serie się pojawiały tutaj w moim spisie co miesięcznym. Więc no to naprawdę grało. Raz, że te serie właśnie zaczynały się od zeszytu pierwszego, co było ogromnym właśnie ułatwieniem i dla czytelników nowych i dla czytelników starych, żeby polecać tutaj te komiksy. Ale też one były takie bardzo nowocześnie pisane, w taki bardzo... Łatwo było po prostu zacząć to czytać, w sensie nie było... One były też pisane w taki sposób, żeby właśnie łatwo się było w nich połapać, żeby ci bohaterowie byli w miarę zrozumiali. Nie było jakiejś bariery po prostu, że nie miałem problem z czytaniem jakiegoś komiksu, bo wydawał mi się niezrozumiały, nie wiedziałem, o co chodzi. Tutaj troszeczkę można tak to zarzucić Hickmanowi, oczywiście jego wielkiej sadze Avengers. To prawda, to jest ten przypadek, kiedy ktoś narzeka na tę serię, a ty mu mówisz, no bo to jest Hickman, bo on tak ma, to fakt. Ale często na przykład tak z DC miałem, że brałem się za jakieś tam serie i nie bardzo mi podpasowywało i odpowiedź była, że no ale to tak ma być, nie? Że to jest taki, tak już jest po prostu. Więc no, to był duży plus. Oczywiście nie da rady tak na dłuższą metę, nie? No bo te historie zaczęły w końcu ewoluować, te serie zaczęły ewoluować i dzisiaj są w zupełnie innym miejscu. Ale wtedy to na pewno grało. No właśnie, był najlepszy restart bez restartu, że tak powiem. To właśnie było coś takiego, że mogłeś... jednocześnie było... na dobrą sprawę, kiedy ktoś by mi powiedział o takim planie, zanim pojawiło się Marvel Now, to bym go wyśmiał i stwierdził, że to niemożliwe. Zrobić nowy punkt, od którego możesz zacząć czytać komiksy, uwzględniając całą historię, która była wcześniej, a jednocześnie pozwalając jakby czytać to dalej od tego miejsca. I... no, według mnie wykonano to tak dobrze, jak to się dało wykonać. No właśnie, jasne, że tam były serie, które no, nie wyszły do końca i były gorsze momenty i tak dalej. Były gorsze, gorzej napisane pewnie. Ale jednocześnie sama inicjatywa wypaliła. No nic dziwnego, że dzisiaj dostajemy co roku w zasadzie po Marvela, nie? I działało! Nową serię tytułów, nową inicjatywę. No działało, więc kombinuję jeszcze raz. No i właśnie, czy oceniłbyś All New, może nie Marvel 2.0, no bo to jakby bezpośrednio wynika, ale czy teraz z perspektywy czasu All New, All Different Marvel, to co było po Secret Wars, byś ocenił też jako inicjatywę, która pozwala czytać, powiedzmy, od początku komiksy. Za cholerę nie. To jest ewidentne, to jest kontynuacja Marvel Now i oni próbują oczywiście podpiąć to pod jakąś, nowa inicjatywa, nowy rozdział. To jest fajny nowy rozdział dla czytelników, którzy już w tym siedzą. Taki moment, ej, wiecie, tutaj się trochę coś zmienia i ja jako czytelnik lubię te rozdziały, bo mam takie poczucie, że to jest jakiś kolejny etap historii, ale to za cholerę w większości nie są historie, które, ej, zacznij czytać tu, a wszystko zrozumiesz. Nie, to jest kontynuacja tego, co była wcześniej. Jeżeli ktoś chce zacząć czytać komiksy, i tak go będę odsyłał do Marvel Now.
No to nie to, że tam są słabe serie, jest cała masa rewelacyjnych serii w All Different Marvel, ale to jest tylko taka inicjatywa już bardziej dla picu trochę taka, bo Marvel naoddziałało. Sama ta inicjatywa to jest fajna nazwa rozdziału dla czytelników, ale na pewno nie jest to jakiś punkt startu. No, myślę, że to był trochę błąd jednak, bo jasne, doceniam to, że wiele historii jest kontynuowanych i one się rozwijają, ale jednak po takiej rozpierdusze jak Secret Wars, to jednak to był dobry moment, żeby znowu spróbować zacząć trochę od nowa z niektórymi postaciami, jakby tak bardzo od nowego rozdziału, no bo spróbuj polecić komuś X-Men na przykład. O nie. No czytaj Extraordinary X-Men i ktoś bierze ten zeszyt do ręki i czyta o Cyclopsie, który zginął, ale czemu? Tak. I jak? I w ogóle co się stało? Albo skąd się ten Terrigen wziął w ogóle? Co to w ogóle jest? Wiesz, no to masa serii tak ma, powiedziałeś. W kilku seriach to wyszło. Na przykład wydaje mi się, że Amazing Spider-Man, który ma tą firmę i z jednej strony myślisz, że jak, co? Ale masz w dwóch słowach, hej, Octopus zastąpił moje ciało i założył mi firmę. Chodzi o to, że znajdujesz go w zupełnie innym punkcie. I da się od tego wyjść. Czy na przykład All New Wolverine, no ale to trochę jest nowa postać. To może to trochę nie fair tak uznawać, no bo to nowa postać. Ale w paru miejscach to wyszło. Herkules na przykład miał bardzo fajny wstęp. Z Avengers się da. Doctor Strange, o to jest punkt Doctor Strange chyba jest takim najlepszym przykładem, bo to jest miejsce, w którym można... No nie miał serii wcześniej, więc to też trochę... Nie miał, ale to jest miejsce, jeżeli polecasz komuś Doctora Strange'a, to będzie raczej miejsce, w którym się poleca. Iron Mana można zacząć czytać tutaj nawet lepiej niż Marvel Now, bo początek tej... Nie, żeby się naczytał dużo. No niestety, ale początek tej serii Bendisa był tak rewelacyjny i tak przypominający, ale w ten dobry sposób absolutnie, występy Roberta Downey Jr., że to jest też miejsce, które można polecić. Więc w wielu przypadkach to wyszło. To moja ulubiona na przykład inicjatywa takiej kompletnej zmiany drużyny, kompletnego podejścia inaczej, to jest oczywiście New Avengers Ewinga, do którego wracaliśmy wielokrotnie, i to, że ono przeżyje teraz kolejną transformację, również mi się bardzo podoba. To było naprawdę fakt. Ktoś mógłby się nawet skołować, czytał New Avengers, i o, dalej New Avengers. Nie, to jest coś zupełnie innego. Ale także było kilka takich transformacji, ale jednak większość serii, jak nie wiem, jakaś Squirrel Girl, Ant-Man, w dużej mierze Moon Knight, cała masa tych serii, nawet nie ma co tego Guardians of the Galaxy, nie ma co nawet tego ruszać bez czytania Marvel Now, no. No niestety. No dobra, to jak już wspomnieliśmy o Iron Manie, to przejdźmy sobie w takim razie do komiksów. Mamy dzisiaj niedużo, bo tylko dwa ważniejsze komiksy z Marvela. W zasadzie w sumie i tak nie pojawiło się nic ważniejszego, także mówimy sobie dwa zeszyty. Zacznijmy od tego może ciut mniej ważnego, czyli drugiego zeszytu Infamous Iron Man, bo to jest komiks, o którym wspominaliśmy, jak wyszedł pierwszy zeszyt i nikomu z naszej trójki się wówczas nie podobał. No i jak jest z drugim zeszytem? Jakbyś mógł krótko streścić, co się dzieje i jakie są twoje wrażenia? W drugim zeszycie najważniejszy wątek, wydaje mi się, jest taki, że Thing, który dowiedział się jakiś czas temu, że Doktor Doom zaczął być bohaterem, czy coś w tym rodzaju, że zaczął latać w ciuchach Ironmana. To zamienił się w dresa. Jest takim dresem trochę, ale z drugiej strony, no on tam terroryzuje ambasadę Latferii, gdzie tam rozwala ich jakieś drogocenne wazy, czy coś takiego. Jakiś dres. Na samym początku, jak to przeczytałem, to stwierdziłem, come on, to jest jakimś kibolem, który tutaj przychodzi, ale jeżeli na tym się chwilę zastanowisz, ile zła Victor von Doom uczynił dla Fantastycznej Czwórki, a pamiętaj, że to jest ambasada jego kraju, który również był krajem zbrodniczym w dużej mierze, krajem tyranii, która wspierała rząd Wiktora von Dooma, jestem w stanie sobie wyobrazić, że Thing... Ale von Doom już od dawna nie jest takim, wiesz, 100% wylanem. W zasadzie był okazjonalnym sojusznikiem. Tylko pamiętaj, że mamy Thinga, który jest, nie jest może jakoś wyjątkowo rozgarniętym gościem, ale w jego głowie jest jedna najważniejsza rzecz. Rida już nie ma, a Doom jest. I wydaje mi się, że to jest coś, co go może bardzo, bardzo ruszać. Więc ja kupuję to zachowanie. Na początku nie kupiłem, ale jak to przemyślałem, że... Na początku mnie też odrzuciło, ale jestem w stanie uwierzyć, że Thing w obecnym miejscu w życiu by się tak zachowywał. Nieładnie. Natomiast dalej mamy oczywiście Dooma, który przychodzi po kolei do różnych złoczyńców. Tutaj jest Matt Tinker i mówi, ej, od teraz będziesz pracował i robił dobre wynalazki, a nie złe wynalazki, bo jak nie, to cię zabiję. Matt Tinker mówi, nie, okej, zabiję cię, i go zabija. To jest dziwne trochę. Aczkolwiek ma to swoje, no mówię, o tyle co wiele rzeczy jest tutaj
bez sensu, to jednak Bendis, co by nie mówić, nawet jeżeli historia czasem się nie klei, dalej pisze fajne dialogi, fajne sytuacje, i moment, kiedy Doom kończy robotę z ekipą Martin Kerrera, po czym jakieś dzieciaki do niego podchodzą, on się teleportuje i znika, po czym z tej piwnicy wychodzi jakiś uszkodzony robot śmierci na te dzieciaki, na chwilę Doom się znowu pojawia, niszczy tego robota i mówi, sorry, to pamiętanie o tym, że jeszcze ludzi trzeba uratować, to dla mnie w ogóle nowość. To mi się na przykład podobało bardzo. Więc ten komik jest, wydaje mi się, lepszy niż pierwszy, aczkolwiek... Myślę, że to się będzie lepiej czytać w dokładnie mam jednak takie zdanie, że jest troszeczkę wolny. Bo te zeszyty są bardzo mało satysfakcjonujące, mało esencji. Tak, one są... Dialogi są dobrze napisane, to trzeba Bendisowi przyznać. Dialogi są naprawdę dobrze napisane, ale... W tych komiksach tak ma on. Tempo akcji jest tak powolne, tak rozwój wydarzeń jest właśnie powolny, że czytając to z tygodnia na tydzień, z zeszytu na zeszyt, mamy. Znaczy, że to już nie wychodzi co tydzień, tylko co parę tygodni, więc jak dostajemy ten ułamek historii, to mamy wrażenie, że to się wlecze. Natomiast mam wrażenie, że jeżeli ktoś sięgnie po to w tomie, i to pewnie już powiemy, jak historia się zakończy, jakie mamy ostateczny wydźwięk, jeżeli uznamy, że była okej, to myślę, że ktoś, kto sięgnie po to i przeczyta od razu 6 zeszytów pod rząd, będzie miał dużo lepsze. To może stwierdzić, że to nie jest okej historia, tylko że jest bardzo dobra historia na przykład. Więc no, ona na pewno nie jest zła, ale póki co nie porywa tak, jak liczyliśmy. No, ja się zgadzam zdecydowanie. Znaczy, pomysł Dooma, który chce być superbohaterem, to dalej jest bardzo ciekawy koncept i jakby ten zeszyt trochę więcej tego daje, nie? Tej właśnie radości z czytania o Doomie, który stał pierwsze kroki w byciu takim pełnoprawnym superbohaterem. No fakt, że zostaje też postrzelony i jest pokazany gość, który poszedł do piekła po to, żeby napierdolić Mephisto i wyrwać swoją matkę, który był bogiem i prawdopodobnie to dokładnie pamięta. Zresztą chyba nawet mówi o tym, że to pamięta. Zabił wszystkich Beyonderów wielką bombą i rządził światem, a dziewczyna, która nosi pistolet w torebce, przestrzeliła mu ramię, bo... Nie był przygotowany na to. Smutny w ogóle. Taki, czemu mnie postrzeliłeś? Tak, przecież nigdy nie zrobiłem nic tego w twoim kierunku. No dlaczego mnie postrzeliłaś? To było naprawdę fajnie zrobione. Oczywiście jest to pewien zabieg fabularny, żeby teraz nie załatwił Thing Up stryknięciem palców, bo jest ranny. No tak. Ale podobało mi się to. No, mówię, ten komiks ma fajne dialogi, fajne akcje, ale jakby jeszcze całości nie kupuję tak... Nie, to nie jest też, że się tym zachwycam, no to niestety. Nie wiem, mnie tylko ten Thing wkurwiał, bo tak jak lubiłem ten postać, jak się okazjonalnie pojawiała tu i tam, tak tutaj mnie tak wkurza, no po prostu, taka mentalność dresa, no. Siedzi w tej poczekalni w Latferii i nagle rozpierdala wszystko, sorry, znudziło mi się czekanie, to jest wasza waza, jest drogocenna, nie będę czekał. Delikatnie to kupuję, bo jestem w stanie zrozumieć. Myślę, że można było to trochę, nie wiem, na pewno dało się. Wygląda, jakby Bendis nienawidził Thinga po prostu. Tak. I chciałbym go pokazać w jak najgorszym świetle. Możliwe, ale dało się. No zobaczymy, ale nie skreślę na pewno tej serii jeszcze, bo... Zresztą zbroja to ma wygląda tak fajnie, że... Ten kadr, w którym on właśnie powraca, żeby uratować te dzieciaki, wygląda tak rewelacyjnie, jak on z tego portalu się wyłania w swojej zbroi. Uważam, że to wygląda po prostu przepięknie, ten Iron Doom, który nagle pojawia się ruchem ręki, załatwia tego robota i potem właśnie ten śmieszny dowcip, że upewnianie się, żeby żadna krzywda nie stała się innym, jest dla mnie relatywnie nowe. Nie, ale właśnie o tym wspomnieliśmy, ale ta seria jest w ogóle też właśnie ładnie zilustrowana przez Alexa Malejewa. Pasuje na pewno. Doom Vincent Cassel dalej działa. No, dalej działało, takie fajne stojące uszy w ogóle, ale myślę, że to się przyjęło i będzie fajnie wyglądał. Na szczęście Iron Man wygląda już inaczej, już nie wygląda jak ten Santiago Cabrera się nazywa chyba ten aktor, nie? Z Muszkieterów, więc dobre i to. No i dobra, to w takim razie, jeśli już mówimy o ładnych ilustracjach, to wcześniej Iron Mana drugi tom ilustrował Mike Deodato Jr., który teraz ilustruje nam serię, która myślę dużo lepiej pasuje do twojego właśnie stylu, tak. Czyli Thanosa, zeszyt pierwszy w wykonaniu, znaczy właśnie wykonanie duetu Jeff Lemire, Mike Deodato Jr. Ja jestem bardzo ciekaw, co ty o niej powiesz. Ja tylko krótko powiem, że tak, jak zacząłem czytać tę serię, to byłem trochę rozczarowany tym, bo myślałem, że to będzie trochę w stylu Dartha Vadera, że będziemy mieli w głąb bardziej w psychikę Thanosa samego i wiesz, jego sposób myślenia i będziemy widzieć po prostu historię z jego perspektywy, a nie jest tak, zupełnie nie jest tak. Widzimy z perspektywy innych postaci. Ale potem, jak wiesz, poskładałem sobie to do kupy i przeczytałem całość jeszcze z tym... Znaczy tak, będziemy spoilować, bo
To jest, ogólnie będzie się tyczyć wszystkich odcinków, że nie będziemy się tutaj opanować. Chyba, że to jest pierwszy numer, jak mówić o wszelkich... Tak, ale generalnie będziemy spoilować. Jeśli nie chcecie słuchać spoilerów odnośnie jakiejś serii, bo na nią czekacie czy coś, to sobie przeskoczcie. Zamysł tu jest z taki... góry powiemy, że tu rozumiem, że ci się podoba, a ja jestem nią zajebiście zachwycony po prostu. Tak, jestem nie no, bardzo... mega pod wrażeniem. Mi się bardzo podoba, właśnie, dobra, jak już ostrzegłem, że będziemy spoilować. Tak, na koniec, po tym wszystkim, co widzimy w tym komiksie, już nie będę tego streszczał, myślę, że zrobisz to za mnie, jak już będziesz tłumaczył, co ci się podobało. Natomiast na koniec dostajemy twist, który robi ten komiks, jak dla mnie, to jest to, że Thanos umiera. Jest tak w ogóle pięknie zilustrowane to. I to stawia w perspektywie w zasadzie cały komiks do tej pory, także no, zrobiło to na mnie ogromne wrażenie i no, tym bardziej teraz będę czytał to dalej. Tym bardziej, że właśnie mamy tutaj grono postaci drugoplanowych, które też będą grać swoją rolę, no super jest. O których się zapomniało, a były ciekawe. Nie, ja jestem po prostu mega pod wrażeniem tego komiksu. Nie, podobnie jak ty, jak zacząłem go czytać, to nie bardzo wiedziałem, co ja właściwie czytam. Do czego to zmierza? O co w tym chodzi? No coś się dzieje, ktoś tam rozmawia, tak, coś... Tak, no, Corvus Glaive przejął Tytan, tak? Corvus Glaive przejął tą... tak, Tytan, przejął tą ekipę, gdzieś tam brat Thanosa... Eros ma orgię, jak zwykle, Eros nic innego nie robi. Orgię, no bo co ma innego robić Eros? Ale kiedy ta historia się rozwija i kiedy szczególnie dochodzisz do momentu, w którym pojawia się Thane i odwiedza go śmierć, uosobienie śmierci, która przy okazji jest już rysowana, przyjęto ten jej wizerunek z Thanos Rising. Mhm. Wygląda identycznie, bo wcześniej rysowałem trochę inaczej, teraz wygląda dokładnie tak jak w Thanos Rising. I ona rozmawia z Thane'em i mówi, że Thanos teraz umiera, który jest przez wielu osób postrzegany jak Bóg. Thanos, który właśnie chwilę wcześniej właśnie odbił Tytana z rąk Glaive'a. Z rąk Corvusa Glaive'a. Usiadł na tym tronie, no i mamy ten moment właśnie. I po prostu to może być tak rewelacyjna historia, a to, że pisze ją Jeff Lemire, daje mi pełnię zaufania, bo nie pamiętam, co ostatnio słabego napisał Lemire, szczerze mówiąc. No, ja też nie. Bo on pisze teraz Extraordinary X-Men, dobrze pamiętam? Tak, tak. No to, czyli jedyną serię X-Men, którą dało się czytać w tym. No tak, tak, dokładnie. Jego Moon Knight jest świetny. Teraz pisze Thanosa. No, daje mi to pełnię zaufania. A mamy tutaj właśnie te jakieś rozgrywki tych kosmicznych sił. Mamy śmierć. Trzeba pamiętać, że Thanos już jakiś czas temu odrzucił śmierć, bo ona go odrzuciła. Ach, ten romans. Mamy właśnie Erosa, postać, którą uwielbiałem, której dawno nie było. Niestety tego łowcy nagród, który się pojawił, nie znam. Nie wiem, wygląda czy jeżeli był. Wygląda jak gejowski brat Lobo z czerwonymi włosami. Tak. Jeżeli był wcześniej, to go nie kojarzę niestety. Ja też nie. I mamy powrót Thane'a, znowu postać, która wydało mi się, że gdzieś tam wepchnęli na potrzeby Infinity, a potem gdzieś tam w Black Vortex przewinęła się i tyle. Ale tutaj ma faktycznie realne miejsce jakby w tym wszystkim. Śmierć i to, że będziemy mieli starcie z Thanosem, który znowu jest w dziwnej sytuacji, bo on, no tak jakby wspomniałem, on umiera, ale on już nie chce umierać. On znalazł inny, jak i w Ultimates, jakby inne powołanie w życiu, można powiedzieć. I to wszystko zazębia się w tak interesującą intrygę. To jest, tak jak wspominaliśmy, że na przykład Doom, pierwszy numer pokazał nam, no jest Doom i lata, spoko i tyle. Wiemy, że ta seria będzie. Tak tutaj jest to tylko pierwszy numer i dopiero jakby to powiedzieć rozstawienie piątków na całej planszy. Ale ono zostało przedstawione w tak intrygujący sposób i tutaj właśnie Deodato, który za cholerę nie pasował do Ironmana. To podawało, że czytałeś te historie radosne o Ironmanie, które wyglądają jakby chciał się pochlastać. No tutaj idealnie. I ciemne. Tak, ale tutaj to o to chodzi. Masz śmierć, masz Thanosa, masz... Te rysunki wyglądają absolutnie przepięknie. Także to wszystko zębia się według mnie w tak intrygujący początek. Właśnie intrygujący, to jest najlepsze określenie, jak ta saga się potoczy, że byłem absolutnie jak wraz z czytaniem po prostu moje zainteresowanie rosło z każdą następną stroną, a kiedy doszliśmy do samego końca i ostatnich słów, Thanos umiera i ten widok po prostu Thanosa, któremu wylewa się jego fioletowa krew z nosa, zalewa mu ręce po prostu i to jego przerażenie, jak on sam widzi, w jakim jest stanie, no mnie to masakrycznie wciągnęło. To jest według mnie najlepsza premiera, jeśli chodzi o jedynki chyba w ogóle z tych wszystkich na razie Marvel Now 2.0. No i najlepsze jest to, że wiesz, że to jest Jeff Lemire, więc nie będzie lipy, no nie wiesz, tak, nie jest tak. Bendis, że nagle mu się znudzi. Że się pogorszy, tak. No. A tak, z Marvel Now 2.0 według mnie na razie ze wszystkich jedynek to była na pewno najlepsza premiera. No, także polecamy na razie i jest jeszcze jeden zeszyt, o którym chciałbym krótko wspomnieć. Nie wiem, czy czytałeś Uncanny X-Men Annual.
Nie, nie czytałem. Bo jest dawno ciekawe, temu, jest ciekawe pod tym względem. Komiks jest taki sobie ogólnie, jak to X-Men Colina Bana, ale jest ciekawa rzecz się tam dzieje, bo pojawia się ten eliksir. A jak pamiętasz, eliksir zginął, nie? W tej serii. Jak wszystkich okazało się, że nie, bo to jest eliksir, więc wykopał się spod ziemi. I się trochę wkurzył na to, że ktoś go zabił, więc on tam popłynął tam, gdzie były zwłoki zakopane tego jego mordercy. Ożywił go. Nazywał ten Gauntlet chyba go zabił. Jakoś tak, Gauntlet chyba się nazywał. Więc on go ożywił, a potem go zabił, bo eliksir potrafi ożywiać i zabijać. Nie? Okay, ma tą taki dualizm, nie? Ten swoich umiejętności. No i tak robi w kółko, aż go znalazł Magneto i cała reszta. I oni tak mówią, no co ty robisz, człowieku? On mówi, no on wie, że ogólnie ma ból dupy trochę. No i on stwierdził, że w takim razie sobie ożywi wszystkich ludzi na Genoszy, bo są na Genoszy. Ale mu nie wyszło, bo był zbyt słaby na to. No ale Magneto skumał, że w związku z tym, że eliksir ma takie umiejętności, no to można by go wykorzystać, żeby wyleczyć ludzi z tej genu, nie? Znaczy z tej choroby. Z Mpoxu, nie? I w ogóle może jakoś opracować coś przeciwko tej genowi. No i zabierają go do takiej placówki, gdzie są chorzy mutanci. No i on ich wszystkich leczy w ogóle z tego, nie? Tylko że jednocześnie nie potrafi jakby opanować swoich mocy. Jednocześnie ta druga jego natura wpływa na tych ludzi, że prawie ich zabija, nie? No i Magneto go ostatecznie odstawia do Zorna, nie? Żeby on go tam nauczył panowania nad swoimi mocami. Zor teraz siedzi i wszystkich uczy. No on jest tym mnichem, którego przyprowadzają Ale ludzi i jej nauczy. Podobało mi się, jeśli chodzi o Uncanny X-Men i Zorna, jak do niego wpadli ci Dark Riders, a on, ponieważ jest pacyfistą, nie ruszył ani palcem przeciwko nim, ale oni go za cholerę nie mogli zabić. To było takie, rozwalili go, okej, coś jeszcze chcecie ode mnie? To było dosyć fajne. No i w każdym razie Zor teraz będzie zajmował eliksirem i wydaje mi się, że może to być... Mogą w ten sposób wybrnąć z tego, jak wyleczyć, wiesz, mutantów z Terrigenu, albo jak w ogóle się pozbyć problemu Terrigenu, właśnie przez tego eliksira. Co było dziwne, że to się bierze właśnie z tej konkretnej serii, z tych Uncanny X-Men, a nie z Extraordinary na przykład. Ale mogą to połączyć, wiesz? Mogą. Jeżeli wezmą, eliksir sam ma jakąś moc, która powiedzmy jest w stanie leczyć ludzi bezpośrednio obok niego. Połącz to, nie wiem, z Triadżem, połącz to z czymkolwiek, co zrobi Cable i jego super telepatią i przyszłością. Mogą jakby zlepić to w jedną wielką machinę, która wyleczy cały świat. No to nie pierwszy raz widzieliśmy coś takiego w komiksach. Więc jeżeli okaże się, że każda seria, poza All New X-Men, bo kogo oni obchodzą, ale każda seria, w sumie oni chyba się nawet w ogóle nie zajmowali Mpoxem, bo to w ogóle nie jest jakikolwiek tam... Na tyle, ile czytałem tą serię, póki mogłem, to tam chyba ani razu nie poruszono tego problemu, tam nawet nikt nie był z nich chory, czy coś Beast takiego. Jest teraz magiem, więc zupełnie w innym kierunku poszli. Natomiast tak, Uncanny X-Men się tym mocno zajmowało, chociaż pewnie trochę miałem problem z czytaniem. Extraordinary X-Men, no to jest bardzo ważny element tego wszystkiego, jakby nie patrzeć. I co tam miałeś jeszcze? Sunspota ekipę. No Sunspot jest chory, więc tam u niego też na pewno coś się z tym dzieje. I Uncanny Avengers, bo Cable i Shaw i Toad, come on. Ale Cable i Shaw też szukają z tym jakichś motywów. Nie zdziwił mi się, gdyby, jeżeli okaże się, że tam gdzieś był za tym stał plan, żeby te 4 czy 5 serii będzie gdzieś się zbiegły jakby w jedno miejsce. Resurrection czy coś takiego i tam to zostanie rozwiązane przez wysiłki tych wszystkich bohaterów, to zdecydowanie to docenię, pomimo tego, że nie wszystkie te serie przypadły mi do gustu. No, ale to tak właśnie nadmieniam, że jeśli ktoś jest tutaj zainteresowany tą całą wielką linią fabularną związaną tutaj z konfliktem Inhumans i X-Men i Terrigenu i tak dalej, no to może być istotny akurat zeszyt w tym przypadku. No nie był najgorszy, nie był też niczym rewelacyjnym, ale przynajmniej coś się działo istotnego. Nie ma akurat w Anualu ze wszystkich, wiesz, zeszytów. To przeczytał go w takim No więc, no dobra, w takim razie to chyba tyle. Nic, żadne newsy w ostatniej chwili się nie pojawiły. Także tak, zapraszam w takim razie, korzystając z tego, że jeszcze chwilę czasu mam, zapraszam w takim razie do siebie na kanał, bo teraz ogólnie mam taką politykę, że zamiast pisać na blogu, to będę nagrywał filmy i zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Właśnie ostatnio o tych rzeczach związanych z X-Men, Inhumans i tak dalej wrzucałem filmy na kanał. U ciebie była cisza coś ostatnio, co się dzieje? No niestety ostatnio miałem czasu, aczkolwiek planuję nagrać filmik, który odnosi się do tego wszystkiego, bo zostałem o to poproszony, czyli ogólne opisanie sytuacji Inhumans teraz, bo wiem, że wiele osób to interesuje, a u nich się sporo pozmieniało. W komiksach, oczywiście w komiksach. No w MCU, co wiemy, no wiemy to, co powiedzieliśmy. Natomiast mają dosyć ciekawą politykę
występują w bardzo wyjątkowym miejscu teraz w swojej historii w świecie Marvela, więc postaram się to jakoś zebrać do kupy i streścić. No dobra, to w takim razie żegnamy się, mam nadzieję, że za tydzień już w powiększonym, tradycyjnym gronie. Tymczasem dzięki wielkie za uwagę, ze mną był Oskar Rogowski, Komiksomaniak. Cześć wam. I widzimy się za tydzień. Trzymajcie się, cześć.